Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Trochę się naczekaliśmy, ale moim zdaniem warto. Kazimierz Węgrzyn, znakomity komentator, jeden z najlepszych w Polsce, 20-krotny reprezentant Polski, były mistrz Polski oczywiście z Wisłą Kraków, przygoda w austriackim SV Ried. Dużo, dużo tych ciekawych piłkarskich wątków. Witam serdecznie, panie Witam Kazimierzu. Dobry serdecznie. wieczór. Dobry wieczór. Panie Kazimierzu, no może zacznę od tego, że naprawdę skomentował pan z dużym sercem ten finał Euro. Wszyscy mamy to w pamięci. Czy pan rzeczywiście poza karierą piłkarską właśnie ten skomentowany finał Euro uznaje za taki swój, powiedzmy, największy sukces, jeżeli chodzi o tą drugą profesję właśnie, którą pan uprawia, czyli komentatora piłkarskiego, eksperta piłkarskiego? Nie, zupełnie wydaje mi się nie. To całe Euro to było coś takiego, czego się nie spodziewałem, dlatego dla mnie to było bardzo sympatyczne. A to właściwie to się wiele rzeczy złożyło na to, że akurat skończyłem się pracę, albo inaczej, podziękowano mi za pracę w Kanale Plus i Mateusz Borek zaproponował mi komentowanie Euro. Dla mnie to było zaskoczenie, zdziwienie, ale to była fantastyczna przygoda. Natomiast jeżeli chodzi o finał, wydawało mi się, że to powinien być jakiś, nie wiem, wielki, wyjątkowy stres. Dla mnie to był, myślę, taki normalny mecz. Oczywiście to może źle zabrzmieć, ale może denerwowałem się trochę przed meczem, jak to wszystko wyjdzie. Natomiast jak już ten mecz się zaczął, no to opowiadaliśmy o tym meczu tak jak każdy inny. Ja bardziej zestresowałem się na meczu Albania-Polska, gdzie pierwszy raz coś takiego przeżyłem. Nie wiem, skąd to się wszystko wzięło. Ale wiadomo, jak ważny był to dla nas mecz Albania-Polska, biorąc pod uwagę ten pierwszy mecz w Warszawie, który wygraliśmy 4-1. Ja ten mecz widziałem na żywo i ten wynik wcale nie odzwierciedlał tego, co się działo na boisku, bo dla mnie to Albańczycy byli zespołem lepszym. Dlatego ta moja bojaźń, ten strach przed tym meczem był taki jak piłkarza przed bardzo ważnym spotkaniem. I to było takie same moje przeżycie. Przypomniały mi się jak gdyby mecze piłkarskie z moim udziałem i kilka godzin wcześniej. Jakie to są emocje? I tak jak miałbym powiedzieć, jakie emocje były większe, to zdecydowanie właśnie w tym meczu Albania-Polska niż w tym finale. O proszę, więc to jakby gdzieś koreluje z tym, że jednak dla nas, dla Polaków, te mecze reprezentacji to jest zupełnie coś innego naszej, aniżeli nawet finał tak wielkiej imprezy jak Euro. Rzeczywiście w Albanii można było się denerwować, chociaż mecz zakończyliśmy ja też byłem na tym meczu na trybunach, notabene, więc rzeczywiście jakby można było się denerwować, bo to był taki mecz o być albo nie być trochę naszych w Mundialu. Oczywiście ten następny będzie już za chwilę w Rosji, ale rozumiem te emocje. Czyli jednak, jak pan komentuje reprezentację Polski, nasze kluby to coś bardziej w sercu, że tak To powiem, jest kuje. coś takiego, często zadawane miałem pytanie, jeżeli komentujesz, nie wiem, mecz, a kilka tych meczów derbowych mi się zdarzyło komentować, Wisła Krakowia, za kim ty jesteś? Słuchaj, to jest niemożliwe, żeby być stronniczym w meczu, który komentujesz. Mnie się tak wydaje, bo ty opowiadasz wojskowe, to co się dzieje. Jeżeli ktoś by, nie wiem, był stronniczy, to by to było widać zdecydowanie. Oczywiście, jeżeli chodzi o jak gdyby kibiców, czy Wisły, czy Krakowi, to fanatycy, to oni wyciągną tak naprawdę jedno złe zdanie. Im się będzie wydawało, że komentator jest przeciwko jego zespołowi, więc to jest trochę inna sytuacja. Więc tutaj na podwórku krakowskim to ja mam problemy z kibicami i Krakowi, jakich nie miałem grając w tych klubach. Więc to jest trochę inaczej, ale biorąc pod uwagę komentowanie reprezentacji Polski, to właśnie ta stronniczość jest taka wewnętrzna, bo ty się w jakiś sposób utożsamiasz z tym zespołem, ty wchodzisz w ten zespół, ty grasz razem z nimi. Dlatego tutaj te emocje i ta stronniczość jednak trochę może być po stronie naszego zespołu. No myślę, że tak, no właśnie, bo to jest odwieczne pytanie. Czy komentując mecz reprezentacji,
komentator, czy na przykład naszego klubu w europejskich pucharach, komentator powinien jakby trochę sprzyjać naszym, czy wręcz odwrotnie zachować jakąś taką neutralność i tak dalej. Moim zdaniem jest to niemożliwe, bo jednak serce bliskie ciało, no i ja na przykład lubię komentatorów tak jak pan energetycznych, takich, którzy gdzieś tam dają serducha, ja osobiście, tak, ale czy to jest w ogóle możliwe tak naprawdę, skomentować mecz, jak gra Wisła Kraków, wyobraźmy sobie, że Wisła Kraków gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ostatnie 10 minut, ostatnia runda, prowadzi jedną bramką i musi ten rezultat utrzymać, to trudno sobie wyobrazić, żeby wtedy tak spokojnie komentować i neutralnie, prawda? Znaczy ja myślę, że wiadomo, że ta energia i ta chęć pomocy tak naprawdę z góry ze stanowiska komentatorskiego jest, natomiast też sztuczność jakaś taka i coś takiego, co się nie dzieje na boisku, wypowiadać pewne rzeczy, które nie mają miejsca na boisku, to byłoby słabe, więc tego na pewno nie ma, tego pewnie, tego nie ma, ale chcąc, nie chcąc, jeżeli mówię o tym pierwiastku takim emocji związanym z tym, że człowiek jak gdyby chce i kibicuje temu zespołowi, no to chcąc, nie chcąc pewnie kibic, który byłby neutralny i który by oglądał z innego kraju, to by zobaczył, że jednak może tam jest coś jednak nie tak, że ten komentator jest stronniczy, a z drugiej strony biorąc pod uwagę, że komu, kto kibicuje, kto komentuje, to w odwrotnej sytuacji byłoby pewnie podobnie. Zdecydowanie. Panie Kazimierzu, a pan już tak wrósł w telewizję przez te wszystkie lata, że bardziej już czuje się pan, no może nie dziennikarzem, ale właśnie tym człowiekiem robiącym telewizję, czy jednak cały czas jednak byłym piłkarzem, bo jak rozmawiam z piłkarzami, z Andrzejem Niedzielanem, nawet to on mówi, że on już tak wrósł, że jakby czuje się w jakiś sposób, że to jest jego drugi zawód, że to jest jakby życie po życiu trochę. A jak jest u pana z tym, czy jeszcze jednak bardziej związany jest pan z piłkarzami, z graczami, czy jednak już czuje się pan częścią naprawdę tego świata dziennikarskiego przede wszystkim? Ja w ogóle po skończeniu gry w piłkę wydawało mi się, że ja będę trenerem i to, że nie będę trenerem, to powiedział nie, no, muszę spróbować, to jest niemożliwe, żebym nie był trenerem. Kiedyś Świętej Pamięci doktor Wielgorzyński powiedział, ty musisz być trenerem, więc ja jak gdyby jemu wiele zawdzięczałem, on mi pokazał tak naprawdę o co chodzi w treningu, przedłużył mi karierę o kilka lat, więc ja gdyby wrosłem, że będę tym trenerem i tak naprawdę to przez Tomka Smokowskiego chyba najbardziej tym trenerem nie zostałem, bo on mnie wciągnął w ten pierwszy mecz, żeby skomentować, zbraniałem się chyba ze trzy razy, zanim przyjąłem jego propozycję i pewnie nigdzie dalej poza Krakowem nie wyjechał, jeżeli miałbym komentować ten mecz, natomiast to było na Wiśle Kraków, skomentowaliśmy. Miałem takie, nie wiem, uczucia, że coś opowiadałem, ale nie wiem, czy to było dobre, czy złe, czy nie, zupełnie jakoś tego nie odbierałem i nie starałem się, żeby to jak. Po prostu normalnie, zaprosił mnie, skomentowałem, dobra, odczepi się i będę miał spokój w końcu, już nie będzie do mnie dzwonił. Potem później drugi mecz, trzeci, czwarty i to tak jak gdyby poszło, gdzie ja zupełnie nie znałem z tym przeszłości, zupełnie inaczej, nie wydawało mi się, że ja to potrafię robić, że ja się do tego nadaję, że ja to będę robił, nie wiem, latami, a to już trochę tego było, więc jak zostałem zwolniony z Kanału Plus, to z kolei było tego, co trzeba brakować. Dlaczego tak się kończy moja kariera? Co ja takiego złego zrobiłem, że ja już nie będę komentował meczów? I nagle przyszła ta propozycja z TVP od Matiego Borka i to był z kolei taki drugi zwrot, że coś takiego niebywałego, że w Kanale Plus 14 lat, w TVP pół roku, oczywiście to euro i zupełnie inny odźwięk, inny wymiar, że nagle ja komentuję mecze, dowiaduję się, że robię to dobrze, ale w Kanale Plus nie miałem jak gdyby takiego odbicia, że inaczej, nośnik telewizji publicznej i nośnik Kanału Plus to jest zupełnie, są dwie różne ligi. No tak też mi się wydaje, chociaż z drugiej strony w Kanale Plus, ja pamiętam ten stary dobry Kanal Plus jeszcze z Pawłem Zarzecznym, z tą ekipą, taki luz generalnie bił od tej stacji, no nie wiem, no było, ja jestem widzem Kanalu Plus tak gdzieś
no, 20 lat z okładem, będzie chyba więcej. Także pamiętam tą starą ekipę, no i no moje zdanie jest takie, że kiedyś był tam zupełnie inny klimat. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej, ale bardziej na luzie, bardziej to wszystko było takie właśnie no inne niż w pozostałych stacjach. No teraz tam się wszystko zmieniło. Ja myślę, że to było dla pana chyba ogromne zaskoczenie, że trzeba ten klub zmienić, czyli Canal Plus, bo pewnie pan sam by takiej decyzji, tak myślę, nie podjął, no bo pan gdzieś kochał chyba tą naszą Ekstraklasę i to, co tam robiliście. Tak z boku, to jest takie przyzwyczajenie jak piłkarza, który gra w piłkę i nie wie, kiedy ze sceny zejść. Tak, no coś tak. Takiego, oczywiście komentować można trochę dłużej niż grać w piłkę, niewątpliwie. Ale ja się nad tym zastanawiałem dwa tygodnie, może miesiąc i to było dla mnie trudne z punktu widzenia dlaczego, ale zupełnie teraz z perspektywy czasu się tym nad tym się zastanawiamy. Oczywiście Canal Plus dalej jest profesjonalnym kanałem, świetnie pokazują piłkę i to, czego się nauczyłem w Canale Plus, to zaprocentowało w TVP. Gdybym ja przyszedł świeży, bez doświadczenia do TVP i skomentować Euro, no to byłoby trudne wyzwanie, myślę, żebym temu nie podołał. Dyrektor Szkolnikowski po Euro stwierdził, że myślał, że sobie nie poradzę z tym. Tak mi osobiście powiedział, że to będzie duże, trudne wyzwanie. No i tak mi zasugerował, że trochę był zaskoczony, że to nawet nie najgorzej wyszło. Ale to też wszystko dzięki kanałowi, bo to tego się nie da tak naprawdę wejść i zrobić. To doświadczenie w kanale w różnych sytuacjach spowodowało też jak gdyby profesjonalni właściwie wszyscy komentatorzy i ludzie, którzy tym zarządzali, to sprawiło, że mnie było po prostu łatwo. No tak, myślę, że człowiek, który by przyszedł zupełnie świeży, to nigdy w życiu nie dałby rady takiej imprezy, chociażby no, może by dał, ale to na pewno nie jest takie łatwe, jak się wydaje, bo to są. No pamiętam, to tak samo jak debiut gdziekolwiek, to nie są łatwe rzeczy. Mnie nigdy debiuty nie wychodziły, jeżeli chodzi o piłkę i ten stres jak gdyby był. Natomiast tutaj komentowanie to już nie był debiut, to była tylko zmiana barw trochę klubowych takich na, które oczywiście robi się to samo i tutaj nie trzeba mieć jakiejś formy fizycznej, wystarczy tylko dobrać grę. No tak, ale z drugiej strony jakby też ma się świadomość zupełnie innej widowni, no bo mówimy w TVP Sport o widowni wielomilionowej, no nie wiem, finał to pewnie oglądało kilkanaście milionów ludzi u nas. Nie sądzę, żeby w Kanalu Plus nawet jakiś hit naszej Ekstraklasy to pewnie ze 100 tysięcy, może trochę więcej. Natomiast no tam już kilkunastu milionowa widownia, więc jakby każda wpadka jest komentowana i chociaż o tym chyba się nie myśli tak naprawdę. Wchodzi nie, się. Nie, oczywiście, że nie. Tutaj ja myślę, że do każdego meczu ja dzisiaj podchodzę na zasadzie takiej, że chcę oglądać dobry mecz i obojętnie co to nie będzie, tak jak powiedziałem, bardziej przeżywam te mecze, zobaczyłem reprezentacji Polski. Debiut mój w TVP to był mecz Polska-Rosja we Wrocławiu, mecz towarzyski. To też było dla mnie jakieś przeżycie, ale ja w ten mecz wszedłem, podniecałem się, bo sobie po 8 miesiącach skomentowałem mecz. To było dla mnie wyzwanie. I tak samo tutaj. To są, myślę, takie elementy i momenty przed meczem, że człowiek się denerwuje i tak dalej, ale to nie jest na zasadzie takiej, jak skomentuję, czy się uda, czy nie. Tylko to takie podniecenie, ale myślę, że to jest fajne, bo to też mnie bardzo pomogło, bo w Canal Plus mieliśmy kiedyś Ligę Mistrzów, Ligę Europy i oczywiście Ligę Polską, ale te przerywniki to było takie święto. To była taka, bym powiedział, odświętna niedziela, gdzie jechało się na mecz, na stadion. W Lidze Mistrzów niestety jako piłkarz nie grałem, ale mogłem pojeździć na mecze Ligi Mistrzów jako ten komentator, ekspert i to były takie wydarzenia, bym powiedział, uroczyste. I tutaj przyszło mi właściwie tak znienacka, nie wiadomo skąd, nagle o czym nie marzyłem tak naprawdę, albo nie wiem, tak kiedyś sobie myślałem, ciekawe jakby było, jakbym skomentował jakiś mecz reprezentacji, czy to by się udało, czy dałbym radę. I na szczęście z tego skosztowałem i dzięki w
jakiś sposób, czasami nie wiemy, co jest dla nas dobre, że tak powiem. I tu okazało się, że to było dla mnie no, i fajne przeżycie, świetna przygoda. No i co by nie mówić, też prestiż, bo nie wszyscy mogą komentować mecze reprezentacji Polski albo być na mistrzostwach Europy. Ja powiem szczerze, że Mateusz Borek to ma taki dar trochę do kreowania fajnych postaci, bo tak, Artura Wichniarka przyprowadził do Polsatu, teraz Artur, zresztą też przyjaciel vloga Ciono po oczach, często rozmawiamy, Artur przeniósł się do kanału sportowego, potem wziął Kazimierza Węgrzyna, też może nie stworzył, ale odkurzył go dla szerokiej publiczności. No trzeba powiedzieć, że Mati dobry selekcjoner po prostu, tak to można żartobliwie powiedzieć, ale, no, ale to się mu udaje naprawdę, bo i Artur, i pan bardzo fajnie się sprawdzili. Artur w Polsacie, pan w telewizji polskiej. Także myślę, że to fajne takie, że no, ma taką... Z jednej strony trochę szczęścia było w nieszczęściu pandemii, bo dlatego, że pewnie bym nie zaistniał w TVP, gdyby nie pandemia, dlatego, że każdy komentator musiał mieć stałego eksperta i tych ekspertów musiało być więcej. Bo tam były podróże, tam mogły się różne rzeczy wydarzyć w różnych krajach. Te mecze, dlatego tak się wydarzyło, więc oczywiście pandemia mi się nie podoba, to jak żeśmy jeździli i testowali się wielokrotnie, kilkadziesiąt razy, ale być może to też to zadecydowało. No na pewno to zadecydowało, a tak już po piłkarsku to rzeczywiście Włosi, chyba cały świat stawiał na, wtedy był za Włochami, tak mi się wydaje, z wyjątkiem oczywiście Anglii, bo jednak imponowali taką energią, taką, zresztą bardzo fajny, nie wiem czy pan widział na Netflixie, jak nie, to polecam film Azzurri, właśnie reprezentacji Włoch, Roberto Mancini, w jaki sposób robił odprawy, w jaki sposób tam... Tak? A i jak pan myśli, fajny ten film, nie wiem na ile jakby tam jest grane trochę pod kamerę, ale pokazuje, ta odprawa mi została w pamięci, kiedy Mancini tylko klasnął w ręce, powiedział, wiecie co macie grać, ja wam ufam, no jakby niesamowite, prawda? Nie wiem na ile, tak jak mówię, oni udawali trochę przed tą kamerą, ale wydawało to się być naturalne po prostu, jak patrzymy na reprezentację. To było naturalne, tam były tylko urywki, fragmenty, ważniejszą rzeczą to była pewnie ta taktyka, którą później widzieliśmy na boisku, czyli ta spójność, ta wręcz taka moc drużyny, a nie indywidualności. To był zespół, który nie miał jednej indywidualności. Tam w każdej chwili ktoś mógł wyskoczyć i być tym liderem, ale tylko w danym meczu. To jak oni grali chyba do 70 minuty z Belgią i Verratti, to był jego najlepszy mecz, chyba 70 minut. Ja wziąłem piłkarza, takiego gladiatora, małego gladiatora, do którego ta gra się toczyła. On szedł i nagle gra przestała funkcjonować. No wiele meczów Włosi zagrali koncertowo i oni jak gdyby sobie zjednali kibiców, że to jest zespół, który ma wygrać ten finał, czy dojść do finału. Natomiast trzeba powiedzieć, że Hiszpanie w tym mistrzostwie byli w tym meczu zdecydowanie lepsi od Włochów i oni mogli pokrzyżować tak naprawdę te plany. No właśnie, pogardzana Hiszpania. Ja pamiętam te głosy, co to jest Hiszpania, my sobie z nią poradzimy w grupie. Ja pamiętam naprawdę takie, że to słaba Hiszpania, a tymczasem no, też byłem na trybunach meczu Hiszpania, znaczy Polska-Hiszpania w Sewilli, no to tam dużo szczęścia mieliśmy w tym meczu, po prostu to jest też inna sprawa i wydaje mi się, że no, chcielibyśmy być w półfinale, jeżeli być tak słabi jak Hiszpanie. No oni zawsze na mnie robią akurat dobre wrażenie, bo pięknie grają piłką po prostu. No mają tam swoje problemy, ale Hiszpania też mi się podobała na tych mistrzostwach zdecydowanie. No jeżeli chodzi o grę, to z Włochami naprawdę to był świetny mecz. Natomiast to są takie mecze Italia, Hiszpania, gdzie tutaj te dwie drużyny muszą być tak naprawdę podekscytowane tym przeciwnikiem. Z Polską to wiadomo, no Hiszpanie grając, no nigdy się nie sprężą tak jak z Włochami, oczywiście nie mówiąc nic naszej reprezentacji, ale no były fantastyczne mecze, była jakość w tych meczach. Tak jak powiedziałem, to przemieszczanie się, to było utrudnieniem, te wszystkie testy, wyjście na stadion i w pewnym momencie tak zastanawiałem się, co jest ważniejsze, czy przygotowanie się
do tego meczu pod kątem testów, o tym, żeby wszystko było w porządku, żeby wejść na stadion, czy sam mecz. Dlatego byłbym mniejszy, jak już się zasiadło na stanowisku komentatorskim i widziało się, że jest wszystko w porządku, że możemy spokojnie oglądać i komentować mecz. To ja mam tak samo z transmisjami internetowymi. Ja nienawidzę tego martwienia się, czy nie zerwie połączenia, czy ja generalnie dużo bardziej wolę rozmawiać face to face, pojechać do kogoś i tak dalej. No ale dzisiaj wiadomo, jakie są czasy, że robi się te live'y w internecie, rozmawia się w internecie, ale zawsze się też martwię, czy nie zerwie połączenia, czy będzie nas słychać, czy będzie nas widać. I to też trochę zawsze wytrąca z równowagi. Podejrzewam, że podobnie było, zresztą Mati Borek o tym mówił też w wywiadach, też jak z nim rozmawiałem, opowiadał o tych testowaniach, miliardach testów, że musieliście się sporo martwić tak naprawdę też co chwila. No to takie techniczne rzeczy denerwują, prawda, właśnie w tej pracy. No, to na pewno nikomu nie pasuje, tym bardziej, że my się uczymy na nowe pewnych rzeczy i nie chcielibyśmy, żeby to nam weszło w krew i żebyśmy z tym zostali, bo faktycznie no to jest minus tego wszystkiego, że nie można sobie w jakiś sposób normalnie funkcjonować tak jak normalne standardy do tej pory dopuszczały. No właśnie, a panie Kazimierzu, proszę powiedzieć, czy ma pan tak jak Andrzej Niedzielan, czy Bożydar Iwanow, oni mają pewne przed komentowaniem swoje rytuały, czyli muszą się wyspać, muszą dobrze zjeść, muszą, czyli trochę się, Andrzej śmiał się wczoraj, jak rozmawialiśmy, że on jak się przygotowuje do meczu, to trochę jak do komentowania meczu, to trochę jak do meczu podczas kariery piłkarskiej, że nie może być zdekoncentrowany i tak dalej, czy pan rzeczywiście też ma takie rytuały, musi się pan wyspać i tak dalej. Jak to wygląda, takie bezpośrednie przygotowanie do meczu właśnie, no chociażby finału Mistrzostw Europy? Nie, zupełnie nie. Wydaje mi się, że normalne funkcjonowanie jak co dzień. Pamiętam przed finałem spotkałem, gdy mieszkaliśmy trochę akurat nie na Wembley, jak wcześniej wjeżdżaliśmy, tylko w jakiejś dzielnicy, gdzie mieszkali Polacy. No i idę sobie, chciałem właśnie coś zjeść sam wtedy, bo Mati chyba się przygotowywał, czy poszedł spać przed meczem, już nie pamiętam, czy coś tak bywał. No i za dużo restauracji nie było, tam były jakieś dwie czy trzy restauracje i nagle podchodzi do mnie gościu i cześć Grafik. Ja mówię, kurde, no cześć, nie? No i graliśmy przeciwko sobie, ja chyba we Włodawie, czy w Unich Robieszów, a ty w Ładzie. Ja mówię, no wiesz co, no pewnie tak, no jak tak mówisz, to pewnie nie było. No i siedliśmy sobie, ja zjadłem tam obiad, oni wypili jakieś tam piwko, porozmawialiśmy. Faktycznie okazało się, że gdzieś tam zderzyliśmy się razem grając w piłkę. No i to był jak gdyby taki obiad przed finałem. Później przenieśliśmy się oczywiście do Wembley, ale to nie było jakichś rytuałów, tam nie było nie wiadomo czego i nie ma chyba nic takiego. Ja nie potrzebuję się w jakiś sposób, nie wiem, wysypiać jak przed meczem, jak grałem w piłkę, bo to było też taki faktycznie, to było dla mnie też bardzo ważne, żeby jeżeli mecz był późno, o godzinie 20, żeby po obiedzie położyć się na tą godzinę i przespać się nawet pół godziny, godzinę, to wiedziałem, że ta regeneracja albo taki moment fajny, później odregulowania po tym śnie, taka większa energia. Natomiast tutaj nie, no bo tutaj ja mam energię, jeżeli wchodzę na stadion, widzę kibiców, widzę mecz i tutaj nie muszę być fizycznie aż tak dobrze przygotowany, żeby to w jakiś sposób oglądać. Czyli pan, panie Kazimierzu, jest trochę jak mój przyjaciel Mariusz Wach, bo Mariusz Wach, wczoraj z nim rozmawiałem, dzwoniłem do Montrealu, wciągnął poczaj mi tak, Maniek, mówię do niego tak, Maniek, ty się jakoś tam przygotowujesz na tego Mahmudowa wielkiego kolosa dwumetrowego? Mówi, nie, spokojnie, na luzie, nie przewrócimy się. I to jest fajne właśnie, dlatego znaczy, nie, tak mi się patrzy. A jasność, to nie jest tak, że człowiek, nie wiem, wchodzi do ringu nieprzygotowany. Nie, no jasne, wiem. Jest tak, że jeżeli chodzi o finał, to myśmy już tych meczów sporo widzieli w wykonaniu czy Anglików, czy Włochów, więc to się już te mecze oglądały. Bardziej początki są trudniejsze, bo człowiek ogląda powiedzmy jakieś tam mecze sparingowe. Miałem wiele meczów nagranych, które chciałem jak gdyby zobaczyć, ale,
ale później, że już zaczynają się te mistrzostwa, no to jednak z dnia na dzień te mecze, te drużyny się poznaje. A oglądając na żywo, zresztą to zupełnie co innego. Można 3 razy mecz oglądać w telewizji i ta wiedza nie będzie tak duża, jak ten jeden oglądnięty na żywo. I tutaj, jeżeli my oglądaliśmy Włochów, to ja już widzę, jak się każdy zawodnik zachowuje, jak wychodzi na pozycję, kiedy chce grać piłkę, a kiedy się chowa. To są takie rzeczy, które widać no, gołym okiem na boisku. To prawda. Panie Kazimierzu, zróbmy taki teraz króciutki zjazd do kariery piłkarskiej. 20 meczów w reprezentacji, ale nie udało się zakwalifikować panu razem z tamtą generacją do Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Wiadomo, że te eliminacje były dużo trudniejsze. Jest jakiś niedosyt z tego powodu, że tych meczów było tyle w reprezentacji, czy inaczej po prostu tak musiało być, jak pan do tego podchodzi, do swojej kariery reprezentacyjnej? Dzisiaj akurat rozmawiałem z takim młodym youtuberem z Londynu, z Karolem, i też pytał mnie o to, więc odpowiem podobnie jak jemu. Dla mnie reprezentacja to był epizod, mimo to, że tych 20 meczów było. Natomiast ja w reprezentacji nigdy nie czułem się tak jak w klubie. A podstawą, myślę, zawodnika to jest to, żeby czuć się tak jak w klubie, czyli czuć się sobą. Ja sobą się w reprezentacji nie czułem. No na pewno i konkurencja, i może lepsi piłkarze, którzy potrafili lepiej wejść w ten zespół. Albo inaczej, splot pewnych sytuacji, gra w europejskich pucharach dobra, kiedyś była Legia, tutaj na dobrym poziomie. Później, gdy byłem w Wiśle, już byłem trochę starszy, więc to też jak gdyby było trochę inaczej, ale mam niedosyt oczywiście, a największy niedosyt to mam też, jak gdyby Karolowi powiedziałem, że jakbym dzisiaj miał jeszcze raz zaprojektować swoją karierę i mieć wiedzę, którą dzisiaj mam, to na pewno skorzystanie z doktora Wielkoszyńskiego, który mi właściwie odsłonił ten świat i możliwości treningowe, no to myślę, że ja bym był zupełnie innym piłkarzem niż byłem, zdecydowanie lepszym, bo ja swój organizm poznałem w wieku 29 lat, czyli dzisiaj poznałem swój organizm w wieku 18-17 lat, to myślę, że to by był zupełnie inny poziom. Ale jednak kariera klubowa bogata, zaliczył pan też epizod w austriackim Ried, także tam był chyba jeden sezon, prawda? Wesłał Ried, tak mi się wydaje. No tam była taka sytuacja, że ja poszedłem, trochę zaryzykowałem z GKS-u Katowice i oczywiście tam się coś wypaliło już w pewnym momencie, bo to najlepsze lata, zresztą fantastycznie wspomniałem z GKS-ie Katowice i właściwie poprosiłem prezesa Dziurowicza o ten transfer. Tam oczywiście gdyby GKS się uparł, to ja bym tam nie wjechał, to był ostatni zespół Lidu, natomiast ja coś takiego czułem, że pewne rzeczy już się w Katowicach skończyły, zaczęło się dziać gorzej, trzeba jakieś nowe wyzwanie. Też chciałem zobaczyć, jak tam jest za granicą. Andrzej Lesiak też polecił mnie właściwie do tego klubu, w którym on grał. On przeniósł się do Rapidu Wiedeń i zaproponował trenerowi właśnie mnie. I ja nawet mieszkałem w tym domu, w którym on mieszkał w Lidzie. No i taki zakład mieliśmy z prezesem. Taki zakład oczywiście, który nie był spotkany z prezesem Schmidtem bodajże, tak, Harald Schmidt, Ridu, że jak się utrzymamy, to on mi wypłaci premię. Umówiliśmy się na jakąś taką dżentelmeńską premię, którą mi wypłaci, bo on mówi, wiesz, utrzymamy się i tak dalej. Nie mam jakieś tam, bo oprócz kontraktu były takie wyjściówki za mecz, czyli wygrasz, masz, przegrasz, nie masz. I my żeśmy, na 10 trenerów, w austriackiej lidze 9 powiedziało, że wypowiedziało się przed meczem, że kto spadnie, Ried oczywiście, bo nie tylko Klaus Reutinger, nasz trener, powiedział, że my się utrzymamy. I utrzymaliśmy się chyba przed chyba, nie wiem, 8 czy nie wiem, czy 9 punktów, a może trochę przesadzam, może to było 6 albo 4, już nie pamiętam w tym momencie. Natomiast utrzymaliśmy się zdecydowanie kilka kolejek przed końcem. Nie było ryzyka zupełnie w pewnym momencie, że spadniemy kilka kolejek przed końcem. W pewnym momencie przychodzę do prezesa Schmidta i mówię, no prezesie, utrzymaliśmy się i no, czekam na tą premię. No on mówi, słuchaj, no wygraliście tyle meczów, natomiast tam było zapisane, że ileś wygramy, to się utrzymamy, my wygraliśmy więcej. Z tymi premiami on mówi, że ty sobie już te pieniądze zarobiłeś. A my nie, no od tego to prezes obiecał. No i nagle pojawiła się propozycja z Wisły Kraków
on mi tego oczywiście nie wypłacił. Ja miałem kontrakt na 3 roku z opcją na 4,5. To był mój pierwszy rok w Lidzie. I to był mój trochę taka karta przetargowa, że jak on mi tego nie wypłacił, to ja w tym momencie mogę w jakiś sposób trochę z nim negocjować. Lista się pojawiła. Zaproponowali mi dwa razy, zaproponowali Lidowi dwa razy większe pieniądze niż zapłacił za mnie Lid GKS-owi Katowice. To były dwa razy dokładnie większe pieniądze. No i oczywiście Lid mnie nie chciał puścić. Byłem w Polsce, siedziałem, żona już płakała, nie żartuj, za chwilę cię zdyskwalifikują. No i w końcu okazało się, że ten prezes mówi, ja ci tą premię wypłacę. To już jest za późno, bo gdyby nie Wisła, to pan by mi tego nie wypłacił. No i dokładnie. Wylądowałem Wisła. I Wiśle, Kraków, tak, dobry czas, Mistrzostwo Polski. Jest pytanie o Hutnika Kraków. Notabene po sieci chodzi taki fajny film. Jeden z internautów mi wysłał, jak świętujecie chyba awans do Ekstraklasy, wtedy chyba pierwszej ligi jeszcze i tam jest zabawa. Pan tam naprawdę nieźle rozkręca tą zabawę. Jest Marek Kozimiński. Boss Jack 89 pyta, dobry wieczór, teraz dopiero w domu, jak pan Kazimierz wspomina grę właśnie w Hutniku Kraków z Markiem Kozimińskim. Tam na tym filmie jest taki młodziutki Marek Kozimiński, Krzysztof Bukalski, Tomasz Hajto, Mirosław Waligura. O kurde, to ekipa naprawdę. Fajna ta ekipa wtedy była w Hutniku, patrząc na... To było takie przygotowanie do Ekstraklasy bardzo długie Hutnika. Hutnik bardzo długo nie mógł do tej Ekstraklasy się dostać. Sprowadzał wielu piłkarzy z Ekstraklasy. To się nie udawało. Pamiętam, jak ja przychodziłem do... To był trener Lesław Ćmikiewicz, więc tam były bardzo duże środki na to, żeby ten awans zrobić i nie udawało się wielu trenerom, natomiast udało się trenerowi Władkowi Łachowi i on co miał, czego nie mieli inni myślę trenerzy, to miał to, że potrafił stworzyć taką grupę lubiących się ludzi i to wszystko by się zaprocentowało. My potrafiliśmy się bawić, pójść na imprezę i na drugi dzień trenować się. Więc jeżeli była już taka grupa ludzi, więc my żeśmy się trzymali razem, to była fajna atmosfera i to chyba też zaprocentowało, ale najważniejszą rzeczą to była gra i też przyjście, pamiętam Andrzeja Sermaka, przychodzili zawodnicy z Ekstraklasy, natomiast Andrzej przyszedł z trzeciej ligi z Jaworzna i to był piłkarz, gdzie my myśleliśmy, co on robił w tej trzeciej lidze, przecież on nas przewyższał umiejętnościami dwukrotnie wszystkich i to też był taki moment, gdzie ten poziom gry, między innymi dzięki niemu, innym piłkarzom podniósł się i ten awans zrobiliśmy no właściwie po długich latach prób. Ja pamiętam, że Hutnik Kraków to w ogóle grał w eliminacjach do europejskich pucharów i tam... Czy ale to ja dobrze później, pamiętam? Tak, to później, tak. Tak. A pamięta pan takie mecze z AS Monaco? Dobrze pamięta, że Monaco przyjeżdżał? Ja już byłem w GKS-ie Katowice. Wiem, a tam Musa Yahya grał, nie? Taki tak, dobry grajek. Tak. To był dobry moment, tak. Także tam się jeszcze miał tym rozpędem, ten Hutnik naprawdę nieźle prezentował się. Dokładnie, suche stawy, pamiętam te transmisje, byłem dzieciakiem takim malutkim jeszcze właśnie i transmisja z suchych stawów, dlatego do Hutnika takie trochę mam. Dariusz Romuzga, taki piłkarz z Hutnikiem też mi się kojarzy, także kiedyś z nim robiłem duży wywiad. Sporo tych ciekawych piłkarzy było w Hutniku Kraków. Panie Kazimierzu, sporo pytań do pana na czacie o reprezentację Polski, więc musimy zapytać. Na pewno byliśmy dużym rozczarowaniem jednak mimo wszystko na Euro, które komentowaliśmy z Matim, nie wyszliśmy z grupy, a teraz co? Nadzieja związana z trenerem Michniewiczem, czy jednak duży niepokój, bo trener Michniewicz wybrany został jednak bardzo późno w sumie, chociaż on mówi, że ma dużo czasu, bo to jest atmosferowicz, ja zawsze mówię o trenerze Michniewiczu, że ja go bardzo lubię, więc jestem team Czesiu, ale mówię tylko, że to jest atmosferowicz po prostu, czyli on nigdy nie marudzi po prostu. Zresztą dzisiaj w piłce nie ma, chyba w ogóle nikt nie ma czasu, prawda? Ogólnie. Ale jak pan ma odczucia? Damy radę w tej Rosji, czy nie damy? No to trudno powiedzieć, to jest takie wróżenie, bo to zobaczymy dopiero. Natomiast ja myślę, że ryzykiem większym byłoby to, gdyby Sousa był trenerem, niż to, że trenerem został Michniewicz. Tak mnie się właśnie wydaje. Biorąc pod uwagę to, jak Sousa pracował, jak prowadził ten zespół, jak nie znał piłkarzy, jak potrafił z piłkarzy ofensywnych robić tych wahadłowych, którzy mają pracować w defensywie. Mnie się to
nie spinało. Dla mnie to było coś nieprawdopodobnego, że można coś takiego wymyśleć. I oczywiście, jeżeli byśmy byli zespołem typu Hiszpania, typu Bayern Monachium, który gra ze słabszym przeciwnikiem, tak jak z Salzburgiem i też gra na ofensywnych, tych wahadłowych, gdzie wydawało się, że oni będą cały mecz grać w ofensywie, więc to może się udać. Natomiast jeżeli my jesteśmy zespołem, który gra z Hiszpanią, gra z trudniejszymi przeciwnikami, czy miałby grać z Rosją w tym momencie i grać na wahadłowych, który on tak naprawdę wszedł i ci ofensywni, czy ci wahadłowi, którzy mają spełniać rolę przy piątce obrońców, jeżeli się bronimy, to oni po prostu tego nie mają w DNA, więc oni by tego nie zrobili. Ja bym w życiu nie pomyślał, że takich piłkarzy można tam ustawić. Więc to była trochę taka niewiedza trenera, który też tej nie chciał się z tego wycofać. On w jakiś sposób ma taki schemat pracy, ma taką wizję swojego zespołu i obojętnie tak mi się wydawało, że jakich mamy piłkarzy, czy nawet jeżeli nie mamy odpowiednich predyspozycji, to on i tak będzie grał, bo się w tym systemie sprawdza. Natomiast wydaje mi się, że Michniewicz, oczywiście zobaczymy, czy on będzie grał na trzech czy czterech obrońców, ale mnie się wydaje osobiście, patrzę, mamy skrzydłowych typu Grosicki, którego też uważam, on może być, nie wiem, w trochę słabszej formie, natomiast patrząc na jego szybkość, na to, jak on wcześniej w tej reprezentacji się prezentował, to pominięcie jego to też było trochę takie słabe. Jóźwiak, piłkarz, który też w ofensywie potrafi dużo więcej zrobić, niż grając na tym wahadłowym, gdzie cały czas ma baczność na tym, żeby w tej defensywie też pracować. Frankowski to jest też piłkarz, który ofensywnie może dużo dać. Więc mnie się wydaje, że jeżeli my mamy dobre skrzydłowe, którzy są stricte ofensywni, powinniśmy grać na czterech, z tym zabezpieczeniem jednak z tyłu. Albo ci wahadłowie też bardziej odpowiedzialni. No zobaczymy, co wybierze Michniewicz. Też jestem bardzo ciekawy z tego. Natomiast jeżeli chodzi o Stonesy, ja nie rokowałem dobrze i bym powiedział, że dzisiaj patrząc na ten mecz z Rosją, który na pewno nie będzie dla nas łatwy, to dzisiaj myślę, że faworytem jest 55% Rosja, natomiast jeżeli są za byłby trenerem, to nawet dałbym Rosji 60%, bo nie wierzę, że tutaj może być jakiś taki dobry impuls z jego strony. Dlatego zobaczymy. Ja też uważam, że Michniewicz, który wchodził do klubu, obojętnie jakiego, miał realizować swoje cele, to on te cele realizował na początku. Później z tym było gorzej. I tak naprawdę tak, początek był bardzo dobry, bo później to wszystko leciało jak lawina. A dla nas jest bardzo ważny początek, czyli to jak zagramy na początku, ten jeden, oby ten drugi mecz też był w naszym udziale. Chociaż z drugiej strony, jak patrzymy na reprezentację młodzieżową, którą prowadził, to tam naprawdę było kilka meczów, które przeszły do historii polskiej piłki, młodzieżowej przynajmniej, bo ograliśmy Włochów, ograliśmy Belgię na Mistrzostwach Europy, już w finałach, wcześniej pokonaliśmy w barażach Portugalię, więc to nie były przypadkowe wyniki. Ja obserwowałem, bo byłem, panie Kazimierzu, na tych mistrzostwach też i dużo rozmawiałem z chłopakami, obserwowałem tę drużynę, byłem na każdym otwartym treningu. No i muszę powiedzieć, że ja tak drużyny, która szła za sobą w ogień wtedy, ja to mówiłem już kilkakrotnie, ale powtórzę to jeszcze raz, nie widziałem nigdy tak dobrze grającego Kownackiego, który był liderem, chyba po raz ostatni, takim z prawdziwego zdarzenia, nie widziałem tak dobrze grającego wtedy Grabary, Bielika i można tam wymieniać jeszcze tych chłopaków. Oczywiście nie udało się awansować do Igrzysk Olimpijskich, bo gdzieś na zmęczeniu dostaliśmy piątką z Hiszpanią, generalnie rzecz ujmując, która zawsze jest dla nas niewygodnym rywalem, ale wydaje mi się, że właśnie pracą w tej reprezentacji młodzieżowej trener Michniewicz udowodnił, to jest moje zdanie, że potrafi naprawdę też długofalowo pracować. Dlatego zgadzam się z panem, że te szanse z trenerem Michniewiczem moim zdaniem mamy większe. Ale ja bym zapytał, panie Kazimierzu, o coś innego. Mówi się o złotym pokoleniu, które niby jest teraz, ale szczerze mówiąc, które tam było w zasadzie jeszcze z Piszkiem, jeszcze z Kubą Błaszczykowskim, który już jest po drugiej stronie rzeki piłkarskiej, jak to mówi Zibi Boniek. Ja jednak się będę upierał, że to nie jest złote pokolenie, że złote pokolenie to myśmy mieli od 72 do 86 roku mniej więcej. Natomiast to jest pokolenie kilku dobrych piłkarzy, jednego genialnego, ale patrząc po turniejach, zresztą ta stara generacja, z którą często rozmawiam, to się obrusza, mówiąc, jakie złote pokolenie, tak?
Ale jestem z pana opinii ciekaw. To jest jakie pokolenie? Srebrne po tym złotym? 72, 80, 86? Nie mam pojęcia. W ogóle nie wiem, jakbym to ustawił, jakie pokolenie, bo to jest dla mnie bardzo trudne. Ja myślę, że my jako nie wiem, piłkarze, czy młodzi piłkarze wchodzą, że oni są w tym momencie szybciej rozwinięci, szybciej dojrzewają. Że dzisiaj mamy piłkarzy Kozłowskiego, który wchodzi do reprezentacji w wieku 17 czy 18 lat i on nie odstaje. Słyszałem od kadrowiczów, że to jest piłkarz, który wszedł i daje radę. I ja myślę, że to jest to pokolenie, które dojrzało tak mentalnie, że oni tak naprawdę już osłuchali się, oglądają telewizji piłkarzy, którzy w wieku 17-18 lat potrafią odgrywać ważne role. My kiedyś, czy to pokolenie już nawet, to późniejsze, to chyba nawet w głowie takich rzeczy nie było, że w wieku 17, 16, 18 lat możesz odgrywać jakąś ważną rolę. To w jakiś sposób trochę hamowało. Oni mają otwarte głowy, umiejętności. Te szkółki piłkarskie są na coraz wyższym poziomie. Są trenerzy, którzy też czerpią ze świata tak naprawdę możliwości treningowe, wszystkie rzeczy, które się dzieją, więc ja myślę, że to pokolenie tak naprawdę dobre, to będzie teraz. To przyjdzie, o ciekawe. To przyjdzie, tak mi się wydaje, bo na razie to nie ma czegoś takiego spektakularnego, żeby powiedzieć, że dobra, mieliśmy iluś tam piłkarzy. To było takie wypracowanie, to są charaktery, które, bo ja uważam, że piłkarz musi mieć trochę talentu i bardzo dużo pracy i cierpliwości. To jest coś takiego, co później daje efekt. Jeżeli my się zachwycamy piłkarzem młodym, który ma świetną technikę i w grupach młodzieżowych, czy tam 16-18 błyszczy, to trochę za mało, bo później to się trochę zmienia, bo coś, co komuś przychodzi łatwo, później zaczynają się bardziej te strome góry i na szczyt już jest ciężej wyjść. Dokładnie. Co do Kozłowskiego, to ja śledzę, czy on gra w tym Saint-Gilloise, do którego został wypożyczony. Na razie tych minut bardzo mało. Natomiast mam nadzieję, że uspokoi głowę przede wszystkim, bo rzeczywiście, podobnie jak Puchacz, no tam czasami głowa nie dojeżdża, ale mam nadzieję, że gdzieś to się u tych chłopaków uspokoi i jednak mimo wszystko będą ważnymi ogniwami polskiej reprezentacji. Puchacz to musi do środkowania przede wszystkim poprawić, bo rzeczywiście z tym był jakiś problem. Natomiast wie pan co, ja analizowałem, był u mnie Mamadou Diouf, taki senegalski dziennikarz i też artysta, wokalista. Żeśmy analizowali, jak się rozwinął, żeśmy analizowali 2018 rok, kiedy Polska, grając z Senegalem, była faworytem de facto. Może nieznacznym, ale jednak. I analizowaliśmy, jak rozwinęły się dwie reprezentacje na przestrzeni tych 4 lat, jak rozwinęły się pod względem wartości, pod względem umiejętności, pod względem znaczenia na swoim kontynencie, no to widać na tej przestrzeni tych 4 lat, jak bardzo Senegalczycy odjechali jednak. Nawet patrząc po wartości piłkarzy, było to dla mnie zaskoczeniem, muszę powiedzieć, bo Senegal jest wyceniany na 320 milionów euro, czyli prawie 70 milionów euro więcej niż nasza reprezentacja i jest mistrzem Afryki. No my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Może nie tak źle, ale jednak mam wrażenie, że czasami u nas panuje ten nadmierny optymizm, że my, nie mówię tu o Rosji, bo Rosji chyba nikt nie lekceważy w tym momencie. Ja się z panem zgadzam, że mamy, teraz jest 55-45, dlatego że jest Trzesił Michniewicz, ale czy my czasami nie lekceważymy tego przeciwnika? Tak samo głosy o Słowacji, prawda, przed Euro. Co to jest Słowacja, co to jest Hiszpania, poradzimy sobie, to już nie ta Hiszpania. Czasami jednak trzeba docenić tego przeciwnika, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo... Znaczy, myślę, że to jest dobre pytanie i ja bym na nie odpowiedział trochę, nie porównywałbym z Senegalem i tak dalej, to jest zupełnie dwie różne maści piłkarzy i organizmów. Tam jest wiadomo, no nie wiem, może inny wybór, tam jest taka fizyczność. Z Senegalem to myśmy się odbijali od nich tak naprawdę, jakby juniorzy grali z seniorami, ale to nieważne. Natomiast mnie się wydaje, że wróciłbym do trenera Brzęczka i niesprawiedliwości, jaka jego spotkała i retoryka, jaka panowała. I to
że prezes Boniek zrobił wielką przyjemność i krok do Jurka Brzęczka, zatrudniając go w tej reprezentacji, tak bardzo moim zdaniem słabo się zachował, zwalniając tego Jurka Brzęczka, bo właściwie świat puścił informację, że Brzęczek jest słaby. Osobowość i charyzma prezesa Bońka, którego oczywiście uwielbiam, ja się na nim wzorowałem, taką książkę, którą wydał Bonik i córkę właściwie opowiadał o piłkarzach, z którym grał, mnie inspirowała też, bo było takie motto, każdy może grać w piłkę, wystarczy tylko trochę chcieć, a jeszcze dodałem bardzo chcieć i to się udawało. Natomiast w tym przypadku i zatrudnienie Sołdy, zwolnienie Brzęczka, to tak poszła taka iskra na całą Polskę, że Boniek ma rację, że Boniek tak naprawdę chce grać lepiej i ludzie też w jakiś sposób w to uwierzyli. Boniek ma sprawczą siłę i później bardzo mnie się nieprzyjemnie patrzyło i to, co jak gdyby wypisywali dziennikarze i jak gdyby poszli za tą iskrą Bońka. To było dla mnie nieprawdopodobne, bo jeżeli ja postawiłem się na miejscu Brzęczka, który zrealizował to, co miał założone, czyli awansować do euro. I dzisiaj też jak gdyby są takie opinie na temat, że Brzęczek trochę jest napompowany i tak dalej, trochę przyjmuje to źle, tą krytykę. Natomiast ja myślę, że Brzęczku to siedzi. On jeszcze tego nie wyładował, dlatego że on kipi, bo on wie, że na miejscu Sołzy ze Słowacją to powinien siedzieć Brzęczek, a nie Sołza. I być może ja jestem przekonany, albo inaczej, przekonany, że mogło być lepiej, o tak, że nie byłoby lepiej, ale mogło być lepiej, bo patrząc na Słowację i patrząc na reprezentację polską, ta reprezentacja polska wyglądała i słabo fizycznie, to też jak gdyby powoduje to, że Sołza i jego sztab nie znali fizycznej możliwości Polaków i taktyki, o której mówiłem, wahadłowych i pierwszy błąd po lewej stronie, który popełniliśmy, po prawej stronie naszej, gdzie popełniliśmy, to też Brzęczkowi się nie zdarzało. I tutaj biorąc pod uwagę to, że my mamy takie oczekiwania, ja myślę, że my powinniśmy się cieszyć w reprezentacji ze zwycięstw tego, że awansujemy na mistrzostwa i to, że no nie wiem, czego się jeszcze możemy spodziewać. Jeżeli patrzymy na naszą ekstraklasę, to nasza ekstraklasa kiedyś miałem zarzuty na to, że powiedziałem, że w naszej ekstraklasie pracuje po śmierci. Patrząc na to z perspektywy świata, no to świat nam odjechał, jeżeli chodzi o finanse. My kupujemy zawodników. Zdecydowanie. Natomiast dzisiaj w piłce, albo w piłce ogólnie od zawsze decydowało o tym, że możemy mieć 70% drużyny średniej na niezłym poziomie, natomiast trzech piłkarzy musimy mieć z najwyższej albo z bardzo wysokiej półki. Odzidzia Ofoe w Legii Warszawa, Juboja, to byli piłkarze, którzy w pewnym momencie decydowali o obliczu zespołu. I dzisiaj, jeżeli byśmy do naszej ekstraklasy pokopowali piłkarzy do kilku czołowych klubów, takich topowych, to nasze być może miejsce w Europie byłoby i byśmy tam mieli co roku zapewnione miejsce. I to też jak gdyby tego nie bierzemy pod uwagę, bo jeżeli gramy z Albanią na przykład, reprezentacja gra z Albanią, to jestem też przerażony, że Albańczycy prezentują się tak dobrze, bo kiedyś ta Albania to byłaby dla nas, bym powiedział, taką przystawką do tego, żeby to szybko skonsumować. Muszę powiedzieć, panie Kazimierzu, że rozmawiam ostatnio, to jest wielka przyjemność, z całą naszą wierchuszką piłkarską, też dużo z tą starą generacją i zbieram sobie takie myśli, zbieram punkty, o których oni mówią, dlaczego z naszą piłką nie jest tak dobrze, jak mogłoby być. Rozmawiałem z trenerem Kasperczakiem, często rozmawiałem z trenerem Piechniczkiem, rozmawiałem nawet z 96-letnim weteranem Polonii Bytom, Władysławem Kłoszko, który przez 40 lat szukał trampkarzy dla Polonii Bytom, zupełnie for free, z Hubertem Kostką ostatnio, z Włodzimierzem Lumańskim. I muszę powiedzieć, że kilka test się powtarza. Dlaczego ten świat odjechał? Właśnie między innymi jedna z tych test, o których mówią ci panowie i też pan o tym powiedział, że w naszej ekstraklasie po prostu jest za dużo
przeciętnych cudzoziemców. Za dużo, zdecydowanie za dużo. I jedna taka teza bardzo ważna i myślę, że należy gdzieś to sobie wziąć do serca, że jeżeli przychodzi z Stranieri, to niech on naprawdę podniesie poziom ligi. Niech ma te 33-4 lata, okej, okay, ale niech on wniesie coś, co jest niesamowitego, prawda? Krakowia zrobiła bardzo ciekawy transfer, zobaczymy. Konoplianka, jak ja go pamiętam, to gra jak niesamowity. Więc szukałbym raczej takich piłkarzy, nawet może nie koniecznie najmłodszych, bo wiadomo, że na tych nas nie stać. Ale jeżeli ma przyjść piłkarz, właśnie tak jak pan wspomniał o Ljuboi, to niech to będzie taki Konoplianka, który ma nazwisko, który podejrzewam, że jeżeli będzie dobrze przygotowany fizycznie, to jeszcze nie jednego w tej lidze zakręci po prostu, bo to był piłkarz magiczny no, w swoim topie. Wiadomo, że może się skończyć jak z Eduardo w Legii Warszawa. Może być taka sytuacja. Ale no, wierzę w tego Konopliankę na przykład, że coś tam tej lidze da. Ja też się podpisuję pod tym transferem. Pamiętam, chyba komentowałem mecz Sewilli na Stadionie Narodowym właśnie z Konopianką, gdzie wygrali finał Ligi Europy. I to był też piłkarz, który no, ma umiejętności, niewątpliwie. I jeżeli do drużyny przychodzi piłkarz przeciętny albo piłkarze przeciętne w przerwie czy zimowej, czy letniej, to drużyna nie eksploduje, nie idzie do przodu. Ja pamiętam, jak sprowadzani inaczej odchodzili piłkarze, czasami lepsi albo nie gorsi, przychodzili na ich miejsce tylko inni, to nie było takiego, bym powiedział, w cudzysłowie podniecenia, czyli takiej eksplozji, takiej wiary w to, że aha, no to teraz musimy się pokazać, nowi przychodzą, podnoszą wartość i my też musimy tą wartość pokazać im, że my jesteśmy też dobrymi piłkarzami i to jest bardzo ważne. To myślę, że to jeżeli nie wiedzą, to powinni wiedzieć ludzie, którzy sprowadzają tych zawodników do zespołu, że czasami można zrobić taką krecią robotę, sprowadzając piłkarzy, a może się uda. Już się nie uda. Też jak gdyby liga, z której sprowadzamy piłkarzy, to też jest ważne. Jeżeli zagra się piłkę techniczną i sprowadzamy do naszej ligi piłkarzy, którzy tak naprawdę potrzebują więcej czasu na reakcję, bo tutaj się gra agresywniej, to też powinna być wyobraźnia ludzi, którzy takich ludzi do naszej ekstraklasy zagrają. Zdecydowanie. A druga taka sprawa, która się pojawia w tych moich rozmowach często, to jest brak chęci dzieciaków do gry, że tak naprawdę ten 96-letni poczciwy pan Kłoczko, z którym rozmawiałem, mówi, zapytałem się go, jak pan widzi przyszłość polskiej piłki i Polonii Bytom, bo to dla mnie to naprawdę było niesamowite, to facet 96 lat i jeszcze pamięta Kazimierza Górskiego notabene, więc to, bo Kazimierz Górski był takim dobrym przyjacielem Polonii Bytom, ale zmierzam do tematu i mówi, wie pan co mnie martwi? Ja mówię, co panie Władysławie? No najbardziej mnie martwi to, że są puste boiska, że kiedyś jak szedłem, to miałem gotowych chłopaków do gry w Polonii Bytom, których chyba on chodził po tych boiskach, klepiskach i tak dalej, wyciągał ich do grania, a teraz tam nie ma nikogo. Więc no jakby... Może to jest odpowiedź dla pana, dlaczego obcokrajowcy? Bo... Ale nie, myślę, że nie, że to pewnie tak jest na świecie. No, dzisiaj trochę jest inna specyfika. Kiedyś biegaliśmy za piłką, bo nie było innych jak gdyby rzeczy absorbujących, więc to świat się po prostu zmienia. Ja tutaj nie szukam jakichś tam przyczyn i tak dalej, bo to żyjemy trochę przeszłością. Natomiast ja myślę, że są dużo lepsze szkółki, mamy lepsze boiska, można grać lepiej, bo ta piłka nie skacze tak jak kiedyś. Także ja bym był spokojny. Tutaj mamy lepszych trenerów, myślę, mamy trenerów, którzy się rozwijają, są bliżej Europy. Ja myślę, że nam brakuje kasy po to, żeby ściągać piłkarzy, takich właśnie jak Konopianka, takich piłkarzy, którzy dadzą jakość, którzy zaelektryzują, w jakiś sposób pociągną ten zespół. Ja pamiętam, kiedyś oglądałem, mieszkałem w Biłgoraju, najbliżej miałem do Lublina i oglądałem piłkę w wydaniu krajowym. Śląsk Wrocław przyjechał do Motoru Lublin, to tam grał Prusik, Tarasiewicz, Ruby. Trzech piłkarzy. Zapamiętałem, że oni operowali, natomiast wszyscy inni byli niezłymi piłkarzami, ale oni byli takim wsparciem dla tych najlepszych. I dla mnie tak naprawdę to
to tych po dwóch, trzech piłkarzy do drużyny takich wirtuozów, jeżeli byśmy dodali, to są oczywiście pieniądze, są kominy płacowe z jednej strony, ale zobaczmy, co się dzieje w tych najlepszych drużynach, które grają w Kazachstanie, w tych, bym powiedział, trochę dla nas egzotycznych ligach, ale tam jeden, dwa zespoły zawsze też dominują nad całością, to oni sobie wypracowują w swojej lidze taką wartość, że i pewność siebie, i to, jak ten zespół funkcjonuje, tam są piłkarze też ściągani z różnych dobrych lig. I brakuje mi takich przewodników w naszej ekstraklasie, drużyn dwóch, trzech, które by nas systematycznie reprezentowały w europejskich pucharach. I wtedy na pewniejszym kroku to będziemy inaczej patrzeć. Zdecydowanie. Ja w ogóle jestem też raczej człowiekiem optymistycznym i chciałbym, żeby ta ekstraklasa się rozwijała, ale tak jak pan mówi, no musi być w każdej drużynie trzech, czterech piłkarzy, najlepiej polskich, ale jeżeli się nie uda, to się nie uda, na których można zawiesić oko. No, wspominając dawniej ligę, no to nawet za pana czasów to w większości drużyn było trzech, czterech piłkarzy, no ja nawet też tego Hutnika. Bo w tym momencie taka sytuacja, jak pogonisz, no, chodzi Kozłowski, przychodzi Ciachcian. Ja uważam, że to jest świetny pomysł na to, żeby młodego piłkarza sprzedać. Niektórzy się burzą, młodego jak sprzedawać, czego dostać. Nie, to są pieniądze dla klubu. My musimy produkować. Taka jest no, prawda. Niestety, no, mówimy o tych pieniądzach. Jeżeli my sprzedajemy piłkarza za 3, za 5, za 10 milionów euro, no to tylko przyklasnąć klubowi, że robi dobrą robotę, że potrafił takiego piłkarza wytransferować, wyprodukować i sprzedać. Natomiast jeżeli kupujemy takiego Ciachciana, który ma wartość, to wartość zespołu nie pójdzie w górę. To są dobre ruchy, to jest dobra praca i to powoduje, że klub też no, nie cofa się, tylko się rozwija. A to, jak będzie grał Kozłowski, to czas dopiero pokaże. My nie jesteśmy w stanie poświęcić 10 milionów na to, żeby zobaczyć, czy ten piłkarz rozwinie nam się, że z tego sprzedamy za 20 milionów, bo podejrzewam, że nie mamy takiego potencjału. Tam jest jednak większe okno wystawowe, tam go widać z wyższej wysokości i tak naprawdę więcej ludzi potrafi na niego spojrzeć. To prawda, ale właśnie sztuką jest to wyławianie. Teraz Śląsk sprzedaje Exposito, Erika Exposito. To też jest dobry ruch. Ja tak szanuję, dlatego że kupić tanio, drogo sprzedać i zainwestować tak naprawdę w jakichś innych piłkarzy. My nie mamy dzisiaj, nie wiem czy w Ekstraklasie mamy takiego piłkarza, który potrafi odcisnąć takie piętno w swoim zespole, jak Odzidża Ofoe na przykład w ostatnim Legii. Ja nie wiem, czy od czasu Odzidża Ofoe mamy takiego piłkarza w Ekstraklasie, gdzie byśmy powiedzieli, bez tego piłkarza to ta drużyna traci 30%. Bo ja, może coś mi uciekło, ale proszę mnie poprawić. Nie, no ja nie widzę takiego piłkarza. Może w Lechu któryś z tych Portugalczyków gdzieś może tak no tak, no ale nie do końca Amaral chyba. Jest piłkarzem oczywiście bardzo dobrym i być może, natomiast wcześniej no, grał i takiej jakości nie miał, ale no nie wiem, czy to nie jest piłkarz taki, za którego by przyszła oferta 5 milionów euro, czy ja bym go nie sprzedał, bo wydaje mi się, żebym go sprzedał. No właśnie, rzeczywiście, no takiego Odzidzia Ofoe to teraz Odzidzi, czy Ljuboi na przykład, który też ekstraklasę trochę zmienił, no to próżno, próżno szukać w sumie, ciężko teraz znaleźć takiego piłkarza. Natomiast no, mam pewne przemyślenia, czasami ludzie i kibice burzą się, dlaczego sprzedajemy młodych i tak dalej, no nas nie stać na to, żeby po prostu tych młodych trzymać i inaczej. Ja też nie uważam, że ci młodzi są jak gdyby zbawicielami, że oni będą się dalej rozwijać i oni będą lepsi, bo do rozwoju potrzeba jest też kontakt z lepszymi piłkarzami, z większymi trudnościami, żeby zobaczyć, czy ten młody piłkarz pasuje na ten poziom. On zagubi się i wróci, bo mamy, ja nie wiem, ile mamy procent przypadków tego, że jednak ludzie, ci młodzi nie radzą sobie i wracają z podwalonym ogonem. No właśnie. Z drugiej strony subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach oczywiście. Jedna rzecz. Robert Lewandowski, patrząc na jego karierę taką modelową, ale też Kuba Błaszczykowski, też modelowa kariera, to oni na przykład jednak pomogli swoim klubom polskim w europejskich pucharach. Jednak próbowali. Robert Lewandowski grał w eliminacjach Ligi Mistrzów, grał także w chyba Pucharze UEFA, to wtedy się jeszcze Puchar UEFA nazywał. Kuba Błaszczykowski też próbował w Wiśle Kraków pomóc dostać się do Ligi Mistrzów. Zresztą w tym pierwszym meczu z Panathinaikosem tam miał kontuzję,
kontuzję i już następnym tym przegranym nie mógł wystąpić, które Wisła wygrała 3-1 za kadencji trenera Jerzego Engela. Chodzi mi tylko o to, że może warto te w tych największych polskich klubach, typu Legia, Lech, może Wisła kiedyś z powrotem, ale powiedzmy zatrzymajmy się przy Legii i przy Lechu, może Rakowie teraz i Pogoni. Może warto, panie Kazimierzu, zostawić takiego chłopaka chociaż na eliminację do europejskich pucharów i sprzedać go po prostu po tych rozgrywkach, żeby on jednak jeszcze coś dał klubowi, ja mówię o tych największych talentach, prawda, żeby spróbować... Nie. Wydaje mi się, że Kamiński jest sprzedany fantastycznie, to jest majstersztyk, że Kamiński oczywiście jako szanuje jako piłkarza, natomiast te pieniądze, jeżeli to jest prawda, że wziął dla niego 10 milionów euro, no to jest kosmos dla mnie, to jest wyciągnięcie tak naprawdę maksa z piłkarza, który jest dobry na polską ekstraklasę, natomiast zobaczymy, jak będzie sobie radził w Bundeslidze. Lewandowski, przypomnę, w Lechu Poznań, ja oglądałem takiego mecz, nie pamiętam, czy to było ze Szwajcarami, jakiś taki, nie pamiętam, co to był za mecz, oglądałem go w górach, na narku byłem i dogrywkach Lech przegrał, ale uciekło mi to, nieważne. Natomiast ja chcę przypomnieć, że Lewandowski rozwinął się w Borussii Dortmund. On po roku był zawodnikiem o niebo lepszym niż w Lechu. On zmężniał, on stawał się gladiatorem w ciągu 2 lat. Więc to też pokazuje, że wymagania co do drużyny, co do ligi powodują, że albo ktoś jest w stanie się przystosować, albo nie. I ci najwięksi piłkarze, ci, którzy odchodzą z Ekstraklasy, jeżeli nie mają takiej możliwości, jak miał Lewandowski, jak miał Błaszczykowski, jak miał Piszczek, po prostu giną. My dzisiaj nie wiemy, na co stać Kozłowskiego, na co stać Kamińskiego, my dopiero zobaczymy. Oni nieźle rokują, ale czy tak naprawdę dadzą radę wyjść piętro wyżej, tego nie wiemy. I nie wiemy, nie będziemy wiedzieć, jeżeli tego nie sprawdzimy. A wiadomo, że piłkarze też chcą zobaczyć, gdzie jest ich sufit. Tak jak Lewandowski, nie wiemy, gdzie jest jego sufit w dalszym ciągu, bo nie wiemy, jak sobie ten piłkarz radził w Real Madrid. To są piłkarze, którzy są stworzeni do rywalizacji, do tego, żeby się rozwijać. Ale nie każdy piłkarz jest w stanie tak rozwijać, jak wspomniany Lewandowski. No tak. A panie Kazimierzu, a czy to nie będzie tak, że jak Lewy skończy karierę z takim, powiedziałbym, z takimi osiągnięciami w reprezentacji, chodzi mi o brak po prostu jakiegoś sukcesu, to jednak poczuje się trochę niespełniony, w tym sensie, że... Bo było wielkie larum, dlaczego Messi wygrał złotą piłkę w Polsce, a ja mam prostą teorię, no po prostu wygrał Copa America, jemu po prostu pomaga reprezentacja, naprawdę, no Argentyna to jest niezwykle silna reprezentacja i po prostu no, na zupełnie innym poziomie. Gdyby Lewy, takie jest moje zdanie, gdyby Lewy był Argentyńczykiem i grał w Argentynie, gdyby był Włochem, gdyby był po prostu Hiszpanem, to pewnie już by miał 3 złote piłki przy tych osiągnięciach. Czy pana zdaniem, jeżeli Lewy nie osiągnie czegoś z reprezentacją pod tytułem półfinał Mistrzostw Świata, półfinał Mistrzostw Europy, to czy pozostanie trochę piłkarzem, który, bo on chce zawsze wygrywać i to jest niesamowite, to jest piękne patrząc na niego, czy w środku, chociaż może o tym nie mówić, będzie jednak trochę zawiedziony, tak bym to powiedział. Ja myślę, że Robert Lewandowski jest spełniony na każdej płaszczyźnie, jeżeli chodzi o piłkę, czy klubową, czy reprezentacyjną. On nie myślał, nie marzył o tym, że osiągnie to, co osiągnął. Także to niewątpliwie jego udział w tym, no, jaki odcisnął piętno na polskiej piłce. W pewnym momencie jeszcze, nie wiem, kilka lat temu zastanawiałem się, kto jest lepszym piłkarzem, czy Bonik, czy Lewandowski. Dzisiaj nie mam wątpliwości, Lewandowski powie Bonik, tak, w pewnym momencie go prześcignął. Biorąc pod uwagę jego umiejętność bycia na najwyższym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o Lewandowskiego i Messiego, czy Ronaldo, to jest globalizm. To jest, globalnie to są zupełnie inne marki. To są marki piłkarskie na podobnym może poziomie w pewnym momencie ligi. Natomiast jeżeli mówimy o Amerykę Północną, już nie mówię o Południowej, no to wiadomo, że tam marka Messi elektryzuje. Ja z kimś rozmawiam, nie wiem, ze znajomych ze Stanów Zjednoczonych, no to nie mówią, no słuchaj, jakby Lewandowski się przeszedł po ulicy, to może by go nie rozpoznali. Natomiast jeżeli Messi by się przeszedł, no to podejrzewam, że za chwilę by miał, nie wiem, 1000 fanów i tak dalej. Że to chyba bardziej to zadecydowało.
No tak, z drugiej strony, a w zasadzie z trzeciej, będę się upierać, że jednak te sukcesy reprezentacyjne by mu pomogły, bo cały świat znał Grzegorza Latę, cały świat znał Zbigniewa Bońka tak samo, i jednak do dzisiaj są wspominani właśnie ze względu na sukcesy reprezentacyjne. Więc wydaje mi się, że brakuje mu tego, tej kropki nad i, tej jakkolwiek wisienki na torcie, truskawki na torcie, mówmy co chcemy, że jednak. Ja myślę, przepraszam, że przerwę, bo akurat skakuje mi ta myśl. Jeżeli dzisiaj mówimy o Lewandowskim i o tym, że on nie wygrał tej złotej piłki, to tylko dlatego, że mieliśmy genialnych piłkarzy i miał pecha, że żył w świecie Ronaldo i Messiego, ale dzisiaj przy spadku formy Ronaldo i Messiego, jeżeli Lewandowski utrzymałby formę z ubiegłego roku, to jestem przekonany, że miałby dużo większe szanse niż w ubiegłym, bo tam był bardzo blisko, tam na centymetry przegrywał. A dzisiaj patrząc na Messiego, to dzisiaj mamy nazwisko, natomiast mamy piłkarza, który zupełnie zginął. Ja mam wrażenie, że Messi chodzi po domu, w którym nie zna rozmieszczenia tak naprawdę, gdzie są pokoje i gdzie ma się dzisiaj wyspać, bo mam wrażenie, że to jest facet, który przyszedł do drużyny i nie wie dlaczego. No to prawda. Panie Kazimierzu, skoro jesteśmy przy tych wielkich piłkarzach, to zaczęliśmy wielkimi imprezami i naszą rozmowę pewnie skończymy mundialem, bo ten rok będzie naznaczony mundialem. No i co? Bogowie piłki odejdą razem z tym mundialem. Neymar zapowiada, że to jest jego ostatni mundial, więc robi wszystko, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata z Brazylią. Tego mu brakuje. Messi zapowiada też, że to jest jego ostatni mundial, w związku z tym zrobi wszystko, żeby wygrać mundial z Argentyną. Czy będzie czarny koń afrykański, na przykład? Prawdopodobnie będzie to też ostatni mundial, chociaż tego mu nie życzę, jeżeli oczywiście awansujemy dla Roberta Lewandowskiego. Więc no i mamy z czwartej strony Mbappe, czyli Boga piłki nowego, który chyba wszystkich pogodzi, tych piłkarzy tak naprawdę. Jak pan myśli, czy Francja z Mbappe jest takim zdecydowanym faworytem, czy też na przykład Argentyna z Messi może się przeciwstawić, Brazylia z Neymarem, bo to chyba trójka takich moim zdaniem faworytów, czyli Francja, Brazylia i Argentyna. No, ja powiem, że tak nie bardzo lubię wybiegać trochę w przyszłość, bo nie wiemy, co nas spotka. Eksperci czasami 2 godziny przed meczem mówią o meczu, a później to nic się nie sprawdza Co i innego okazuje się, jest, tak? że szkoda było tego czasu. No nie wiem, no zobaczymy, może ta pogoda też sprawi, że jednak Ameryka Południowa może się lepiej czuć, może te temperatury spowodują, że no jednak ta fizyczność będzie po stronie tych drużyn z Ameryki Południowej. Trudno powiedzieć. No zobaczymy, to też forma, to jest moment taki, w którym się znajdujesz, to też jest bardzo ważne. Także ja nie chciałbym tutaj wyrokować, no co do końca kariery, no wiadomo, że czyjaś kariera się w końcu kończy. Ja myślę, że ego piłkarzy tego typu jak Ronaldo czy Messi, to też jest taka w pewnym momencie zagwozdka, co robić, jak już nie jestem najlepszym strzelcem. To też jest pewnie takie, staram się wejść w ich umysł, ale to jest trudne do zniesienia, że już strzelają inni. I tak patrzę dzisiaj na Messiego, który podbiega do tego Mbappé w ostatnim meczu i z Neymarem sobie rozmawia gdzieś tam. Natomiast no, tu jest też jakaś taka no, epoka, która się kończy. I no niestety, ale to czas nieubłaganie biegnie i to widzimy na boisku, więc no, koleją rzeczy. Tak, musi być, chociaż chcielibyśmy, żeby ten Messi dalej kiwał po pięciu i strzelał gole, czy Ronaldo, bo żyliśmy w epoce wielkich piłkarzy. Myślę, że chyba, no nie wiem, topowych, bo takich dwóch rywalizujących ze sobą na takim poziomie, no to nie wiem, czy mieli nasi wcześniejsi ludzie przyjemność oglądać. Dokładnie. Panie Kazimierzu, jedzie pan do Rosji, czy nie? Jest pan wyznaczony na ten mecz w telewizji polskiej, czy Nie, to do jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, także Aha. ja nie wiem jeszcze, kto pojedzie, także to nie wiem. No właśnie, ale to tam w ogóle się zastanawiam, czy do tego meczu dojdzie tak naprawdę, bo patrząc, co się dzieje, to No może być różnie. bądźmy dobrej myśli.
Oby tak było, no i żeby było bezpiecznie przede wszystkim, bo ja uważam właśnie, też rozmawiałem wczoraj z Andrzejem Niedzielanem na ten temat, że w zasadzie jeżeli do czegokolwiek by doszło, do jakiejś eskalacji, czy nie daj Boże wojny, to powinniśmy po prostu napisać jako federacja, że my dziękujemy, nie tańczymy po prostu, czyli że albo gramy na neutralnym terenie, albo powinien być wolny los dla reprezentacji Polski w tym momencie i gramy u siebie na Śląskim, no bo nie wyobrażam sobie, że w przypadku działań wojennych, że my wsiadamy w samolot i tam jako reprezentacja lecimy. No miejmy nadzieję, że to wszystko rozstrzygnie się na boisku i tak, jak ma być, bo jest jeszcze trochę czasu, zobaczymy. O, zobaczymy. Bardzo dziękuję panie Kazimierzu za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnią na vlogu cioną po oczach. Także myślę, że sporo tematów poruszyliśmy. A właśnie, jeszcze tylko ostatnia rzecz, bo zbieram też takie opinie. Ośrodek Narodowej Reprezentacji. A skądinąd wiem, że w Polskim Związku Piłki Nożnej pojawił się pomysł, żeby jednak to zbudować, żeby to było połączone z siedzibą Związku Nową, a także z siedzibą dla pierwszej reprezentacji i młodzieżowych, i szkołę trenerów, żeby tam też była. To dobry pomysł, czy trochę spóźniony? I dzisiaj pracę wykonują klubowe akademie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szkołę trenerów, no to jednak Warszawa powinna być tym centrum szkolenia. Podlaska, wyjazdy, tak dalej, jest uciążliwe, no i dobrze by było, oczywiście, żeby było nas stać, żebyśmy mieli taki ośrodek w centrum w Warszawie. No zobaczymy, trener Kulesza przyszedł, też pewnie zechce się wykazać. On ma doświadczenie w branży trochę budowlanej, bo też sam jest inwestorem, więc zobaczymy, z pomocą państwa jest w stanie to zrobić. To będzie na przyszłość, na przyszłe pokolenia. To byłoby taki ślad i pomnik, który po sobie jako prezes zostawi, bo myślę, że jest, jeżeli jest to możliwe, to trzeba to wykorzystać. Dokładnie, tym bardziej, że Antoni Piechniczek się śmieje wielokrotnie, że on już mówił o tym ośrodku, że jest potrzebny po 86 roku, kiedy odchodził ze stanowiska reprezentacji. W Warszawie było więcej, więc można było bliżej centrum zrobić, na dzisiaj może trochę dalej, ale w dalszym ciągu pewnie prezes Kulesza ma jakąś wizję i do tego dąży, żeby to zrobić. No tak, no ja uważam w ogóle, że jakby ta siedziba PZPN-u, która jest tam wynajmowana w tym biurowcu, trochę jak PZPN to jest z jednej strony korporacja, a z drugiej strony nie. I wydaje mi się, że jednak powinna mieć swoją siedzibę. Tak uważam, że to oczywiście to zostało obśmiane, tam Grzegorz Lato został od czci wiary odsądzony, że on chciał zbudować tę siedzibę, ale to nie jest takie głupie wcale, no bo uważam, że taki kompleks, taki ośrodek, gdzie byłaby właśnie siedziba narodowej, na wzór francuski, zresztą notabene, gdzie byłaby siedziba Narodowej Federacji, jest nam po prostu potrzebna, no bo to takie miejsce na ziemi byłoby jednak, a nie tam jakieś wynajmowanie biur, czy takie jak gdzieś tam jakaś korporacja zwykła, prawda? No myślę, że tak, potwierdzam to tak, że wartość PZPN-u jako struktury byłaby na pewno większa, jeżeli miałaby ten ośrodek. Dokładnie. Bardzo dziękuję panie Kazimierzu. 23:40 zagraliśmy godzinę 10, czyli 70 minut, trochę więcej niż te ustalone 45, ale mam nadzieję, że pan nie żałuje wizyty w naszym studio. Dziękuję, było mi bardzo miło. Pozdrawiam pana, pozdrawiam wszystkich, także dobrej nocy życzę i do usłyszenia. Jasne, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Kazimierz Węgrzyn, jak słyszeliście, jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich komentatorów, był naszym gościem. To oczywiście nie jedyni goście vloga Cioną po oczach, którzy za chwilę się pojawią. Cieszę się, że frekwencja była całkiem fajna na tej transmisji, mimo późnej pory. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Cioną po oczach. Przepraszam, że nie mogłem wyświetlać niektórych komentarzy, ale po prostu coś mi się zacięło w programie. Ale ważne, że widzę was tutaj, co piszecie, i starałem się pewne pytania jednak zadać, które pisaliście na czacie. Jak widzicie, vlog się cały czas rozwija. Pamiętacie, jeszcze mówiliście nie tak dawno, kiedy wideo, więc widać gości, to gości absolutnie topowych, tak jak wam obiecałem. Ale Jaromira Kruka wciąż nie mogę przekonać do tego, żeby zainstalował wideo sobie wreszcie, żebyśmy mogli spokojnie rozmawiać, więc, ale
Jeszcze go przekonam. Słuchajcie, dzwonimy do Jaromira Kruka z tygodnika Piłka Nożna. Mogę wam tylko zdradzić, że niedługo na vlogu Cieną Poczach pojawi się Hubert Kostka. Będzie też Arkadiusz Piech z Odriopole, dawna Legia Warszawa, także naprawdę będzie się dużo działo na vlogu Cieną Poczach cały czas. O, wyskoczyło mi przed chwilą powiadomienie, że Biden podjął, że Putin podjął decyzję o inwazji, mówi Joe Biden. Zobaczymy. Zobaczymy. Oby do tego nie doszło, ale wszystko, wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczą, że tak może być. Dzwonimy do Jaromira Kruka i wtedy uważam, że do tego meczu w Moskwie nie dojdzie. Dzwonimy do Jaromira Kruka z tygodnika Piłka Nożna, który podsumuje nam tradycyjnie dyskusję. Mam nadzieję, że jeszcze nie śpi, bo 23:42. Dobry wieczór, trzymaj się, Jareczku. Co ja mówię? Trzymaj się, witaj. Już jestem, witam, witam. Cześć, dobry wieczór. No, Kazimierz Węgrzyn, niezwykle sympatyczna postać. Nie chciałem go tak jakby przeciągać też. Ponad 70 minut rozmawialiśmy, chociaż mieliśmy mówione 45, ale myślę, że dużo fajnych rzeczy też poruszył. No i przyjemnie się słucha tego głosu energetycznego. Powiem Ci, Łukasz, także chciałem słuchać, ale zadzwonił do mnie tak znany człowiek, że rozmawiałem z nim akurat chyba prawie godzinę i jeszcze się umówiłem, że jutro będziemy rozmawiać dalej, bo robiłem z nim wywiad do Piłki Nożnej. To jest bardzo ciekawym człowiekiem. O proszę, a może zdradzić nam z kim? No zdradzę, bo już tak czekałem, z Winisza Ferem rozmawiałem dzisiaj. O proszę bardzo, fantastyczny trener, bardzo się cieszę na tą twoją rozmowę, także kupię na pewno... Fantastyczny trener, rozmawialiśmy i coś ciekawego, w polskiej piłce rozmawialiśmy dużo. Powiedział tak ze względów swoich, tak bardzo mu się Wrocław podobał, strasznie piękne miasto, tam Borussia Mönchengladbach kiedyś grała ze Śląskiem Wrocław, nawet mówi, że pamięta we Wrocławiu, jak przyjechał do niego kolega po meczu i pili piwko ze Śląskiem, właśnie 4-2, co Borussia wygrała, taki kolega z Karlsruhe, mówi, że był pod wrażeniem Wrocławia meczu, za bardzo nie pamiętam już, tak mówi, bo tyle meczów rozegrał w Borussii Mönchengladbach. Dwa, co ciekawego, bardzo duża wiedza o reprezentacji Polski, bo też przyznał mi, że oferował się reprezentacji Polski 3-4 lata temu, dwa razy był oferowany, też był blisko Wisły Kraków, kiedyś też powiedział to, ale co powiedział ciekawego o reprezentacji Polski? To na pewno cię zaciekawi, bo ja się pytam jego, jak ocenia reprezentację Polski. Mówi, że to jest grupa dobrych piłkarzy, brakuje mu tu kolektywu, ale dziwi go to, że my nie potrafimy wykorzystać najlepszego napastnika na świecie w takim stopniu, jakim powinniśmy wykorzystać, że Lewandowski jest takim piłkarzem, że jak jest dobrze ustawiony, to powinien sam mecze wygrywać. O proszę. Tak, że dziwi się, że Polska nie osiąga takich sukcesów mając Lewandowskiego, bo niektóre drużyny potrafiły bazować na jednym, dwóch piłkarza i osiągać dużo lepsze wyniki niż Polska. Jego to dziwią, strasznie Polskę ceni, uwielbia Kraków, tutaj bywał wielokrotnie, czy tam najczęściej przelotem, jak przesiadał się do innego samolotu. No i dużo fajnych rzeczy powiedział. Reprezentacja Polski, wiesz czego zabrakło reprezentacji Polski w 1974 roku? Tak. Mistrzostwa świata? Mentalności niemieckich zwycięzców. Zadowoliła się tym, że była blisko. No popatrz, i to jest... Tak, to wiesz co, ja rozmawiałem z... Że to jest fantastyczne, że reprezentacja Polski od 1974 roku jest wielkim fanem polskiej piłki nożnej. Jak słyszę, że Polacy mówią, że mają słabą piłkę, to się śmieje. On mówi, że się śmieje. Tylko problemem ich jest wykorzystanie ich umiejętności i piłkarzy i ta mentalność. O tym samym mówiliśmy. O tym wielokrotnie mówimy na vlogu Cioną Poczak, także cieszę się, że trener Szefer po prostu podziela nasze zdanie. Może tak, trener bo to... Trener Szefer lubi rozmawiać ogólnie o piłce, taki człowiek zapytał się, że tak późno, bo ja się wcześniej z nią umawiałem, ale napisał, że nie mógł. I czy tak późno może do mnie zadzwonić? I zadzwonił do mnie. Jeszcze mi teraz odpisuje na inne, rozwija tu jakieś wątki, bo prowadził przez reprezentację Jamajki, doszedł do finału Gold Cup CONCACAF, wygrał Puchar Karaibów z Jamajką. Teraz pracował ostatnio w Iranie, pracował w Katarze. Z Kamerunem był mistrzem Afryki, zdobył wicemistrzostwo Pucharu Konfederacji, gdy on na mistrzostwach świata w 2002 roku. Z Karlsruhe doszedł do półfinału Pucharu UEFA, strasznie atakował Bayern Monachium, że mu wykradł najlepszych piłkarzy, że mu zabrał, że Bayern pieniędzmi psuje Bundesligę, że wtedy psuł, że bardzo nie lubi Uli Hennes, bo wtedy on, nawet może nie wszyscy pamiętają, ale u niego eksplodował talent Olivera Kana, u trenera Wincera Schaeffera. Proszę bardzo. On grał słynną Walencję 7-0, Karlsruhe, z takiego małego miasta stosunkowo, małego klubu jeszcze wtedy, 7-0 z Walencją, 3-0 z Bordeaux, gdzie grał Zidane. Także ma naprawdę niesamowite sukcesy, bo z Borussią Mönchengladbach też osiągnął wielkie sukcesy w europejskich pucharach, grał, walczył o mistrzostwo Niemiec, zdobył Puchar Niemiec, także
naprawdę fantastyczny gość, który pracował w tylu krajach, to jest naprawdę wielki obieży świat piłkarski. No i dużo ma do powiedzenia. Ja się pytam, czy chciałby być trenerem reprezentacji Polski. On powiedział, że nie wypada tak mu powiedzieć, dlatego że trener reprezentacji Polski już ma trenera. Także nigdy się nie mówi tak, że chciałby być trenerem reprezentacji, która zespołu, który trenera posiada. I tym bardziej, że powiedział, że Polsce życzy wszystkiego najlepszego, liczy, że Polska wraca do mistrzostw świata. Strasznym fanem jest Lewandowskiego. Mówi, że uwielbia tego piłkarza, to jest fenomenalny zawodnik. Dzisiaj nie rozumie, że Polska nie wyszła z grupy na Euro. W ogóle tego nie rozumie. Jak my mówimy, że jesteśmy na przykład słabsi, no on tego nie rozumie. Jak można mieć Lewandowskiego i nie wygrywać poważnych meczów na dużych turniejach? On tego kompletnie nie pojmuje. Jaki jest w ogóle problem? On analizował tą reprezentację z Polski w ostatnich latach. Mówi, to jest grzechem, że wy się szczycicie, że macie ćwierćfinał Euro w 2016 roku przez tyle lat i macie Lewandowskiego w składzie. To jest niewiarygodne, mówi. To jest niewiarygodne po prostu dla niego. To prawda, jest to totalnie nie... Ja też tego nie rozumiem, ale z drugiej strony, a w zasadzie z trzeciej, futbol bywa bardzo, bardzo niezrozumiały często i nieprzewidywalny. Widywalny, także... Ale dlaczego to się tyczy Polski na minus, prawda? I minus, no właśnie, dobrze powiedziałeś, że to się często niestety tyczy Polski in minus, natomiast no, myślę, że jeszcze sporo niespodzianek nas czeka, natomiast... Tomasza Hajdę pamięta dokładnie. Winfried... Ja pamiętam, jak trener Szefer odmówił kiedyś prowadzenia Wisły Kraków, bo stwierdził, że tam po prostu nie ma żadnej bazy i powiedział, że... Nie wiem, czy poruszyłeś może ten wątek właśnie... Jutro mamy to poruszyć, rozmawialiśmy, powiedział, że więcej o tym będzie rozmawiał, więcej jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Rzeczywiście tak było, powiedział, że jeszcze tak rozmawialiśmy. Ja się pytałem jego ogólnie o piłkę, o wszystko. Jest absolutnym przeciwnikiem rozgrywania Mistrzostw Świata co 4 lata. Jest absolutnym przeciwnikiem tego właśnie. Pytałem się jego o Puchar Narodów Afryki, to powiedział, że niepotrzebnie piłka afrykańska tak postawiła na taktykę, dlatego pada tak mało goli i trenerzy i to z Afryki zabijają trochę inwencję tych piłkarzy z czarnego lądu, która jest bardzo duża i taką fantazję. I to troszeczkę w złym kierunku powiedział, że w złym kierunku z jednej strony to poszło i on tego po prostu niezbyt pozytywnie to ocenia, że tak mało bramek pada. To na pewno. Niestety. No ja myślę, że pewnie trzeba znaleźć gdzieś taki balans pomiędzy właśnie tą kreatywnością drużyn afrykańskich, a jakimś reżimem taktycznym. Kiedyś Gana tak grała gdzieś, myślę. Te drużyny afrykańskie właśnie poszły, z jednej strony się poziom podnosi, a z drugiej strony poszły w kierunku 0-0-1-0. Bardzo. Europa inną drogę wybrała, tylko że Afryka trochę te swoje indywidualności tłamsi. No właśnie, to... Za dużo jest defensywnych pomocników, tak jak ci mówiłem, brak takich klasycznych dziesiątek, no i tak tutaj tak właśnie rozmawialiśmy, ale wracając do tej meritum sprawy, no to naprawdę dużo się wypowiedział o reprezentacji Polski, no i liczy, że Polska awansuje do Mistrzostw Świata, bo dla niego to jest niewiarygodne, że Lewandowskiego może zabraknie na Mistrzostwa Świata. Także... To prawda, o tym też mówił u mnie Mamadou Diouf, także u nas, więc... Oni tego nie pojmują. Cudzoziemcy tego w większości nie pojmują. No my też się zastanawiamy nad tym. Mamadou Diouf to Polak. No, także... Że Polacy tak się sami potrafią umniejszać, tak się zadowalać byle czym. Macie Lewandowskiego, to powinniście atakować o najwyższe cele walczyć. No i tak ustawić tą drużynę, żeby wykorzystywała jak najbardziej Lewandowskiego. Tam wszystkie podania powinny być kierowane do Lewandowskiego. Jak najbardziej, znaczy taktycznie powinna być drużyna ustawiona pod niego, ale mówi, że też kilku piłkarzy w Polsce jest naprawdę świetny. Też pochwalił Piotra Zielińskiego, Kamila Glika też pochwalił, bramkarzy. No to Ameryki nie odkrył, ale mówi, że wy sami nie doceniacie siebie. Sami siebie nie doceniacie. Ciągle coś wam nie pasuje, no mówi, ciągle coś wam nie pasuje, aż mówi, nie rozumiem tego, bo Polska jest pięknym krajem, ma świetnych ludzi, ma bardzo miłe wspomnienia z Polski, bardzo dobrze, bardzo wysoko ceni polskich piłkarzy z Bundesligi, mówi, coś tu logistycznie, organizacyjnie szwankuje. Ale z drugiej strony Marek Kalinowski na naszym czacie pisze, Bułgaria miała Berbatowa i co z tego, no też trochę w tym jest prawdy, że my... Ale ja myślę, że Lewandowski jest większej klasy, dużo większej klasy piłkarzy. Okej, natomiast tak jak mówię, jak to mówią Niemcy, jak to mówią Hiszpanie, kalma, kalma, spokojnie, spokojnie, bo teraz ja się nauczyłem jednego, że jeżeli chodzi o polską reprezentację, to zawsze trzeba spokojnie, chłodna głowa, teraz wszyscy strzelają, ale pamiętajmy, gdzie gramy, z kim gramy, w jakich okolicznościach, także generalnie, tak, ja jeszcze raz podkreślę, cała nadzieja w
trenerze Michniewiczu, że to wszystko dobrze poukłada. I ja już to mówiłem na samym początku, in Czesiu we trust, więc generalnie rzecz ujmując, jeżeli on tego nie poukłada, to nikt tego nie poukłada, tak żebyśmy tę Rosję przeszli, aczkolwiek uważam, że w dobie tych wydarzeń, o których zresztą mówił prezydent Joe Biden przed chwilą, to być może dostaniemy wolny los nawet, jeżeli chodzi o ten... coś z ostatniej chwili, masz jakieś informacje? Tak, nie, żeby przed chwilą wyskoczyło, że Joe Biden powiedział, że Putin podjął już decyzję o inwazji. Zobaczymy, na razie nie chcę już jakby... Może, natomiast powiem, jeszcze raz to powtórzę i będę to powtarzał, jeżeli cokolwiek się będzie działo, to powinniśmy, prezes Cezary Kulesza powinien... To by było tragedią, jakbyśmy wybierali się do Rosji. Powinien napisać w imieniu naszej federacji, w imieniu naszego narodu, naszej reprezentacji, że my do żadnej Rosji nie jedziemy. I tyle. Pozwolenie rozgrywania Rosji, eliminacji mistrzostw świata. Ja w ogóle dalej nie wyobrażam sobie, jakby piłkę nie, dalej światowa. Nie wyobrażam sobie i powinniśmy po prostu, jeżeli nam FIFA czy UEFA rozkaże grać, bo tak to bym powiedział, pomimo tego, że na przykład Rosjanie zaatakowaliby rzeczywiście Ukrainę, to powinniśmy odmówić rozegrania tego spotkania. Chyba wtedy tak nie będzie. Nie wiem, jak będzie, czy nie będzie, natomiast takie jest moje zdanie i... Jaki jest termin inwazji? Teoretycznie skoro podają... No wiesz, ja bym... Wszyscy mówią o najbliższych godzinach, oby to się nie ziściło. Natomiast no, rozmawiałem też z kolegą, z dziennikarzem z Ukrainy, jednym, drugim, no i generalnie nie wygląda to... I wygląda to wesoło. Może tak bym to powiedział od strony rzeczywiście tego, co się dzieje w Donbasie, co się dzieje w Ługańsku, w tych rejonach zapalnych. Trwa wielka ewakuacja ludności w separatystycznych republikach i to jest jakieś przygotowanie pod kasus belli. No, Rosjanie są mistrzem w tego typu operacjach, także... Bo Rosjanie się czują bezkarni. Rosjanie tyle zła, co narobili w wielu kwestiach. Znaczy może nie Rosjanie zwykli, tylko mówię ci, że... Władza rosyjska. Bo tak jak mówię, ja nie mam nic przeciwko narodowi rosyjskiemu, natomiast ich władza jest często dziwna, no dziwna to mało powiedziane, więc. Natomiast wracając do kwestii piłkarskich, uważam, że jeżeli się cokolwiek będzie działo, prezes Cezary Kulesza powinien wystosować takie pismo, że my tam nie jedziemy, bo czasami są rzeczy ważniejsze od sportu. Ja myślę, że FIFA nie dopuści do rozegrania tego meczu. Mimo wszystko, że jest wiadomo, że jest mocno uzależniona też od Rosji, od ich sponsorów, ale to raczej nie dopuści do rozegrania takiego meczu. No, to raczej... To by było abstrakcją totalną, że to nagle Rosja by awansowała do mistrzostw świata i Ukraina by awansowała do mistrzostw świata, to napadnięta? Bez sensu w ogóle, to jest jakieś... Bez sensu, zgadzam się z tym. Skoro Jugosławię wykluczono w 92 roku z mistrzostw Europy, no to ja nie rozumiem, jakby Rosja była, to zbrodnicza Rosja. Ale pamiętaj też, w 36 roku odbyły się igrzyska w Berlinie i co, i 3 lata później Niemcy zaatakowali Polskę. Dokładnie tak. Zresztą Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. O, masz tu pozdrowienia od Marcina Genderki. Dziękuję ci, Marcin. Pozdrow dla Jarka Kruka, top gościu. Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, słuchajcie, były pod nazistowskim butem, pod niemieckim butem. Nie będzie nie, dość tych abstrakcyjnych nazistów z kosmosu. Pod butem po prostu reżimu Adolfa Hitlera. Zresztą tam była też taka diaboliczna gra ze strony reżimu Adolfa Hitlera, dlatego że na czas igrzysk gdzieś tam ograniczono represje wobec Żydów, natomiast w momencie, kiedy te igrzyska się skończyły, to wiadomo, że represje się nasiliły z powrotem. Mistrzostwa świata też były w Rosji w 2018 roku i rok temu były mistrzostwa Europy w Rosji. Byliśmy. Nic dodać, nic ująć. Historia niestety lubi się powtarzać. Ja w ogóle mam wrażenie, że żyjemy teraz w epoce monachijskiej drugiej, czyli gdzieś mamy tego Chamberlaina, czyli właśnie Bidena i to gdzieś mi wszystko wygląda a bardzo... Trochę tak widzę, więc czekam na takiego Churchilla, można powiedzieć, którego w Polsce... Może inaczej zareaguje. Amerykanie też mają wiele do ugrania. Pasja sportowa pisze, nie wiem, czy Polacy będą chcieli wyjeżdżać do Rosji, jeżeli będzie taka sytuacja, jaka ma miejsce. Oczywiście, że nie. Uważam, ty jeszcze raz to powtórzę, że nasi chłopcy nie powinni tam
po prostu pojechać i tyle. A co myślisz będzie z zespołami rosyjskimi w Europejskim Pucharach, Zenit Sankt Petersburg i tak dalej? Znając życie, to pewnie nic, bo UEFA to równie diaboliczna organizacja bardzo często, więc pewnie będą udawać, że jest wszystko ok, ale jeżeli UEFA będzie udawać, że wszystko jest ok, to nie znaczy, że nasza federacja narodowa ma udawać, że wszystko jest ok, kiedy nie jest ok. Czasami trzeba po prostu pokazać jaja. I czy to w życiu, czy to po prostu w polityce, czy jakkolwiek. Łukasz Magiera pisze, jakie przewidywania na Puchar Polski. Ja powiem szczerze, ja bym powiedział tak, że ja widzę Górnika Zabrze jako zdobywcę Pucharu Polski. A patrzcie, mentalnie żeśmy się zgrali. Z różnych powodów życzę tego Górnikowi. Raz, że fantastyczna ekipa. Dwa, że bardzo lubię trenera Urbana. Jest bardzo dużo sympatycznych piłkarzy. W ogóle Górny... I kibice. Górny Śląsk nie miał w ogóle żadnych sukcesów ostatnio piłkarskich. Przepraszam, cofam. Piast Gliwice i Mistrz Polski. Wracam. Przepraszam bardzo. Rozpędziłem się. Raków Częstochowa. Świetne występy w eliminacjach, ale też Puchar Polski, wracam, cofam się, natomiast jeżeli chodzi o Górnika Zabrze, to ten klub zasługuje na jakiś sukces, bo ostatnio naprawdę nie za dobrze mu szło, więc... Taki mistyczny trochę. Hubert Kostka, który będzie... Być może już jutro, jak dogadamy się z panem Hubertem, będzie gościem, to w ogóle będzie hit, jeżeli się zgodzi. To powiedział, że Górnik Zabrze lata, jak on to powiedział, 57-72, to jest absolutnie najlepsza drużyna w historii polskiej piłki i chyba muszę się z nim zgodzić, po zastanowieniu, chodzi mu oczywiście o drużynę klubową, to chyba takiej dominacji, takich sukcesów w Europie nie miał nikt jak tamty. Zgadza się, ale też Górnikowi pomogło to, że Liga Polska była mocna, miał takich rywali choćby jak Legia. Tak. Mocna Legia. Później, zobacz, kończyła się era Górnika w 70-tych latach, pojawiła się Wielka Stal, Mielec, pojawiła się mocna Wisła Kraków i to były kluby, które się liczyły w pucharach i tak naprawdę uważam, że te polskie kluby wtedy w europejskich pucharach miały szansę coś wygrać przy lepszej organizacji i troszeczkę, no wiadomo, komuna była wtedy, socjalizm i brakowało takiej organizacji czegoś tam, żeby tak jak mówił piłkarze Realu Madryt przylecieli do Mielca, gdzie akurat super warunki były, gdzie piłkarze samolotami latali na mecz, ale zobaczyli stadion, to byli w ciężkim szoku, bo oświetlenia nie było, tylko się zaczęło coś zmieniać. No to byliśmy daleko, jeżeli chodzi o boiska treningowe, to byliśmy daleko z tyłu. No, jak rozmawiałem z Hubertem Kostką, też miałem przyjemność z nim rozmawiać, to była taka rozmowa, która 2 godziny trwała przez telefon, to on powiedział, że gdyby Polacy mieli warunki zapewnione do trenowania, takie jak na Zachodzie w latach 70. czy 60., to byli zdobyli mistrzostwa świata. Mówi, że też tak uważam. I wygralibyśmy europejskie puchary, bo powiedział, tak zdolnych, Polacy mają tak zdolną młodzież, mieli tak zdolną młodzież, zdolnych zawodników, tylko brakowało organizacji, tak jak wszędzie u nas w naszym kraju, w każdej dziedzinie logistyki odpowiedniej. Tak Hubert Kostka w ogóle cudowny człowiek, Jezu, jaki ciepły człowiek, naprawdę, słuchajcie. Potwierdzam. W ogóle powiem szczerze, że czuję się o wiele mądrzejszy rozmawiając z tą starszą generacją, chłonę ich wiedzę. Jeszcze raz powtórzę te nazwiska, które były ostatnio na blogu Cioną po oczach, albo z którymi mam dobry kontakt. Z trenerem Piechniczkiem staram się rozmawiać co jakiś czas, bo lubię go słuchać. Nawet nie tyle w programie, ile po prostu lubię wymienić, posłuchać, co on ma do powiedzenia na pewne tematy. Więc na pewno Antoni Piechniczek, na pewno Hubert Kostka, Włodzimierz Lubański, Henryk Kasperczak. Ja ci kogoś, Łukasz, polecę zaraz do vlogu. Dawaj. Do programu. Bo dzisiaj rozmawiałem z tym panem i to nie Polak jest, to nie jest Polak, ale związany mocno z Polską, Duszan Radolski, myślę, że z chęcią porozmawiam. Bardzo fajny pomysł pana Radolskiego na pewno. Ja jutro z nim rozmawiam, to spróbuję jego namówić. Bardzo fajny pomysł. Powiem, że zadzwonisz, tym bardziej jego córka tam pracuje w Słowackiej Federacji, też w piłce działa od dłuższego czasu, bardzo się ucieszył, że zadzwoniłem nawet do niego porozmawiać trochę na ten temat, no i się umówiłem na wywiad też do piłki nożnej, fajny, także... Ewelina także pisze, żeby zaprosić Grzegorza Lata, też mi się super z nim rozmawiało, więc jak najbardziej spróbujemy pana Grzegorza na wideo namówić, on jest w ogóle otwartym też człowiekiem, też fajny człowiek. Także Jarek ma bardzo dobry kontakt z panem Grzegorzem, myślę, że Grzegorz Lato to akurat naprawdę też super wypad. O piłce nożnej, z Grzegorza tak stricte piłce nożnej, o samej grze, to naprawdę mało z kim się tego rozmawia na takim wysokim poziomie jak z Grzegorzem Lato. Ale w ogóle jakbyśmy z nim, Jarek, zrobili wideo, to by było fajne. Nie, rewelacja, on się na wszystkim zna w piłce nożnej, tak. Wszystko,
pod nazwiskami, drużynami, wszystkim, naprawdę jest niesamowity tu. Naprawdę, naprawdę. Jeszcze ostatnio złapałem taką klasyfikację. Trzeba by to gdzieś znaleźć, gdzieś to może mam. Najlepsi zawodnicy Mistrzostw Świata pod względem bramek i asyst. W historii Grzegorz Lato był bodajże na czwartym albo piątym miejscu. A widzicie, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Grzegorza Latę. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Ciono po oczach. Zachęcam też do stałej subskrypcji, 9,99 najtańsza, więc naprawdę nikt nie straci tyle, co jakaś książeczka dla dzieci sympatyczna w Biedronce na przykład. Więc nie drogo. Tak naprawdę stała subskrypcja kosztuje, więc myślę, że warto. Zresztą zobaczcie, jacy goście są tutaj. Wystarczy sobie odtworzyć ostatnie programy. Zbigniew Boniek nie rozmawia tylko z prawdą futbolu, także niestety tak to wygląda, jeżeli chodzi o Zbigniewa. Zamknął się na inne polskie media. Więc niestety ze Zbigniewem Bońkiem się to w najbliższym czasie nie uda, ale jeżeli go gdzieś złapiemy przy okazji meczu, to pewnie jakąś wypowiedź da, bo myślę, że z tym nie powinno być problemu, natomiast nie uda się go namówić na live'a, niestety. Jareczku, ja myślę, że Grzegorz Lato to jest super pomysł. Myślę, że trzeba popracować nad Mirosławem Szymkowiakiem. Nie odbiera coś tych telefonów, ale myślę, że to byłby ciekawy człowiek. To jeszcze mogę ciekawego zawodnika polecić sobie. Dawaj. Marcina Kuźbę. Super, też bardzo fajny piłkarz, scout Wisły Kraków, bardzo ciekawe na pewno i mecze z Lecą. Dużo masz powiedzenia, grał w fajnych klubach, tak, w fajnych ligach. Ciekawy też człowiek. Trochę pecha miał z kontuzjami, też ciekawa osobowość. Jak najbardziej. Też się sympatycznie z nim rozmawia na pewno. Dokładnie i zawsze można pogadać z Andrzejem Niedzielanym, naszym stałym. Można jeszcze zapaść Marka Zająca, który Marka. Jest obecny. Wiesz co, ja bardzo chciałbym Marka Koźmińskiego jeszcze raz zaprosić do kanału Cielą po oczach na wideo tym razem, dlatego że po prostu bardzo lubię jego spostrzeżenia, także bardzo, to jest inteligentny człowiek. Bardzo cenię. Ja czuję temat piłkarski. Dokładnie, czuję temat piłkarski, także wydaje mi się, że szczególnie warto. No i oczywiście Mariusza Wacha zaprosimy do kanału Cioną po oczach, naszego fantastycznego pięściarza tuż po walce, mam nadzieję wygranej, z Mahmudowem. Maniek jest w dobrej formie, jeżeli chodzi o psychicznej. Ciekawy człowiek. Tak, Mariusz jest super człowiekiem, bardzo ciekawy. Można go naprawdę sympatią darzyć wielką. Dokładnie, Kamil Kosowski. Dokładnie. Kamil Kosowski tu podpowiada, Łukasz Magiera. Nie wiem, jak Jarek, czy ty rozmawiałeś kiedyś z Kamilem Kosowskim? Tak, no Kamil się zgadzał, mnie w turnieju też. No to myślę, że też jest do zrobienia. Tutaj ludzie proszą jeszcze. No myślę, że o, Maciej Żurawski jeszcze prosi, Marcin Genderka. Jeżeli będzie możliwość, to Żurawia też spróbujemy. Zadzwonimy, spytamy. Zapytamy się, czy to jest... Ja Żurawie wiele wywiadów przeprowadziłem. No widzisz, ale on też ciekawie mówi, także zresztą ta. Był bardzo piłkarzem oddanym w sumie Wiśle, to absolutnie legenda, także dla reprezentacji zawsze był, nie wiem, mam wrażenie, że się poświęcał też dla reprezentacji, więc zawsze... Tak, na pewno, też symbol reprezentacji Polski tych dobrych czasów, szkoda, że nie zakończył tak kariery reprezentacji, jakby sobie życzył kontuzją. Wtedy po kontuzji na Mistrzostwach Europy już nie pograł więcej. Szkoda. W ogóle czy się odbyło jakieś oficjalne pożegnanie Macieja Żurawskiego? Bo mi się wydaje, że nie. No właśnie. Z tego, szkoda. Co pamiętam, to się nie odbyło. Zasłużył na to pożegnanie. Trochę miał pecha, bo uważam, że we wcześniejszych latach jeszcze go trochę przyhamowało Lisa DB. A wcale Żurawski nie był gorszym piłkarzem niż Lisa DB według mnie. No i też szkoda, że jeszcze mógł na pewno więcej z Wisłą Kraków osiągnąć, ale szczerze, ty brał w europejskich pucharach, to nie było różnicy z kim kraja. Pamiętam, jak z Interem Mediala świetne spotkanie kiedyś zagrał. Interem naszpikowanym gwiazdami, też byłem na tym meczu. Fantastyczna naprawdę sprawa. Żuraw, władca Murał, ale Żuraw był w kadrze świetny, też niezawodny. Jak przeszedł na taki wysoki poziom, to niestety nie udało się na turnieju 2008 roku się nie udało, w 2006 roku się nie udało, ale to jest... Wydaje mi się, że na pewno w najmniejszym stopniu jego wina. Ale to był zawodnik z predyspozycjami na taką wielką światową sławę. Tylko po prostu czegoś tam mu brakło, czegoś brakło odpowiedniego pokierowania, może wcześniej jakiegoś jeszcze transferu zagranicznego. Trudno powiedzieć, że może wcześniej awansu z Wisłą do Ligi Mistrzów. Gdyby się udało awansować Wisłę w ogóle do Ligi Mistrzów, to na pewno też by się kariery tych piłkarzy potoczyły inaczej.
To prawda. Słuchaj, Jareczku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze będziemy cały czas w kontakcie. Wykombinujemy jakiegoś fajnego gościa na jutro. Także my tutaj z Jarkiem cały czas w kolaboracji jesteśmy. Także ten. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że do wojny nie dojdzie i będzie można spokojnie sobie żyć. Oby, chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują co innego. Trzymaj się, Jareczku. Do zobaczenia. No, dobranoc. Bardzo, dobranoc. Cześć. Tak to wygląda. Jarek Kruk, zawsze sympatycznie z nim się rozmawia, zawsze trochę poprawia humor. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Jeszcze raz proszę o oglądanie każdej transmisji. Jutro o 21:00 startujemy. Na razie gość niespodzianka, ale dowiecie się pewnie w okolicach 14:00-15:00, kto będzie jutro gościem. Zachęcam do subskrybowania także płatnego, zawsze to pomoże w rozwoju kanału. 9,99 najtańsza subskrypcja, więc jeszcze raz wszystkich serdecznie zachęcam do wspomożenia kanału Cioną po oczach i ruszamy, będzie naprawdę ciekawie, kolejni fantastyczni goście na vlogu Cioną po oczach. Myślę, że dzisiaj program z Kazimierzem Węgrzynem naprawdę się udał, frekwencja była niezła, chociaż dążymy do tego, żeby na każdej transmisji było minimum 100 widzów, a potem 300, 500 i będziemy ruszać dalej. Trzymajcie się, cześć Marcin, cześć Łuki, cześć Wiesiu, cześć Ewelina, bądźcie z Cioną po oczach. Do zobaczenia. Salut.